podstawowy komputer. Bardzo proszę wszystkich Państwa radnych o zajmowanie miejsc i sprawdzenie, czy wszystkie komputery są zalogowane. Wszystko w porządku, możemy rozpoczynać. Otwieram 16. sesję Rady Powiatu Chojnowskiego. Witam serdecznie pana starostę Andrzeja Skiepko. Bardzo serdecznie witam panią wicestarostę Joannę Kojło. Witam serdecznie wszystkich radnych, naczelników starostw, wydziałów starostwa powiatowego. Witam gości. Poprzez telewizję witam wszystkich państwa mieszkańców powiatu chojnowskiego i nie tylko. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 16 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Przepraszam, jeszcze chciałem przywitać radnego Sejmiku Wojewódzkiego, pana Mikołaja Jarkonowskiego. Witam serdecznie. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad 16 sesji Rady Powiatu. Ponieważ wiem, że jest poprawka, bardzo proszę o zgłoszenie wniosku do porządku obrad. Bardzo proszę, panie starosto. Panowie przewodniczący, szanowni radni, szanowni państwo, w imieniu zarządu na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Chojnowskiego proponuję uzupełnić porządek obrad o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez mieszkańców wsi Krynica i Podborowisko. Treść samej petycji będzie przedstawiona już przez samą komisję. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o wniesienie tego punktu do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym, ponieważ wpłynął wniosek zarządu na wniosek komisji, poddajemy ten wniosek pod głosowanie, a następnie przedstawię państwu cały porządek obrad. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania nad wnioskiem komisji. Poddaję pod głosowanie wniosek. Kto jest za wnioskiem Komisji Skarg o uzupełnienie porządku obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Zagłosowało 16 radnych. Wniosek został przyjęty. Przedstawię teraz porządek obrad z tym wnioskiem. Punkt pierwszy. Otwarcie 16 sesji Rady Powiatu Chojnowskiego. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad sesji. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Powiatu. Punkt czwarty, informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. Punkt piąty, informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, budżet powiatu chojnowskiego na 2021 rok, w tym przedstawienie projektu budżetu, przedstawienie opinii Komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, dyskusja, a następnie głosowanie nad projektem. Punkt siódmy, wieloletnia prognoza finansowa powiatu chojnowskiego, głosowanie nad projektem uchwały. Punkt ósmy, informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Punkt dziewiąty, sprawozdania z działalności Komisji Rady w 2020 roku. Punkt dziesiąty, powzięcie uchwał w sprawach. 10.1. Zmian w budżecie na 2020 rok.
10.2. Zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu hojnowskiego na lata 2020-2030. 10.3. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Hojnowskiego na 2021 rok. 10.4. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 10.5. Uchwalenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. 10.6. to uchwalenie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Hojnowskiego na 2021 rok. 10.7. to jest uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego imienia profesor Simeony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hajnowskiego. 10.8. to uchwalenie statutu powiatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. 10.9. to zmiana uchwały nr 25 łamane przez 240/17 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest powiat hajnowski oraz warunków ich i zasad korzystania z tych przystanków. 10.10. to ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu hajnowskiego na 2021 rok. 10.11. to określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku. I punkt 10.12. to rozpatrzenie petycji w interesie publicznym wniesionej przez mieszkańców wsi Krynica pod Borowisko. Punkt 11. to wolne wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 12. zamknięcie obrad 16. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Poddaję porządek obrad pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Za było 16 radnych. Porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3 porządku obrad to przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Powiatu Hajnowskiego. Czy są uwagi? W związku z tym poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 15 sesji Rady Powiatu. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Protokół z 15 sesji został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Informacja przewodniczącego Rady dotycząca zgłaszanych interpelacji i zapytań. W okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu zostały złożone następujące interpelacje. Radny Bogusław Szczepan Ławeński w dniu 16 listopada złożył interpelację w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się na kierunkach pielęgniarskim i położniczym. Kolejne, radny Bogusław Szczepan Łabęcki w dniu 12 listopada złożył interpelację w sprawie przedstawienia stanowiska starosty hajnowskiego odnośnie zaproponowanych rozwiązań dotyczących czasu pracy nauczycieli zespołu szkół zawodowych w Hajnówce i sposobu realizacji zawartych w nim wytycznych. I trzecie, radny Mateusz Gutowski w dniu 5 listopada złoży interpelację w sprawie sytuacji w hajnowskim szpitalu. Treść interpelacji oraz udzielonych odpowiedzi podana została do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszenie na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym. Treść interpelacji oraz odpowiedzi zostały przesłane drogą elektroniczną wszystkim radnym. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Informacja o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym. Państwo otrzymaliście informację i dzisiaj odbył się zarząd chyba, tak? Bardzo proszę pana starostę o uzupełnienie informacji odnośnie zarządu z dnia dzisiejszego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W dniu dzisiejszym zarząd obradował. Następujące decyzje zostały podjęte. Autokorekta zarządu powiatu do projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu na 2021 rok. Tutaj chodzi o, od razu może wyjaśnię, to nie będę przy tym punkcie, gdzie będzie uchwalany budżet.
Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 16 tysięcy złotych do kwoty 84 tysięcy i zwiększono rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 16 tysięcy do kwoty 91 tysięcy, tak aby to było zgodne z przepisami. W planie wydatków zgodnie z reformą oświaty rozdział 80-130 szkoły zawodowe został zastąpiony rozdziałem 80-115 technika i rozdziałem 80-117 branżowe szkoły pierwszego i drugiego stopnia. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie na 2020 rok, to też się odniosę od razu w tym punkcie, żeby była jasność Państwu. Zgodnie z decyzją ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej zwiększono subwencję ogólną o kwotę 16 564 zł jako środki na uzupełnienie dochodów powiatu. Zapisano również dochody w kwocie 38 tysięcy zł uzyskane przez Zarząd Dróg Powiatowych z tytułu sprzedaży drzew i zwiększono wydatki o kwotę 38 tysięcy zł z przeznaczeniem na zakup soli i piasku. Również pozytywnie rozpatrzyliśmy wniosek Komisji Skargi Wniosków o uzupełnienie porządku obrad, o czym była mowa, jak również podjęliśmy uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok w związku z pismami i uzupełnieniem niektórych rozdziałów od pana wojewody, jak również podjęliśmy uchwały z Wydziału Promocji w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu programu rozwoju powiatu hajnowskiego do 2030 roku. W sprawach różnych przekazaliśmy nakłady poniesione na oznaczenie tras rowerowych Greenvelo na drogach powiatowych dla Zarządu Dróg Powiatowych, bo te wszystkie znaki i oznaczenia i pionowe i poziome są w pasie drogowym, a więc przechodzą do zarządcy. Jak również dzisiaj zarząd podjął decyzję o złożeniu wniosku w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację obiektu LO numer 1. Tam wymagają prace i wodno-kanalizacyjne, i kanał ciepłowniczy, i modernizacja całego ogrzewania, fotowoltaika. Również mamy na myśli tutaj wykonanie windy, zobaczymy czy zewnętrznej, czy wewnętrznej i generalnie remont budynku i otoczenia przy L numer 1. Czas składania wniosków jest do 28 grudnia, dlatego w tej chwili moi pracownicy pracują na tym, aby oszacować wstępnie koszta tego przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania dotyczące informacji o pracy zarządu w okresie międzysesyjnym? Bardzo proszę, pan radny Bogusław Szczepan Łabęcki. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto. Mam jedno zapytanie dotyczące zarządu powiatu z dnia 27 listopada 2020 roku. Była tam między innymi mowa o rozbieżnościach wynikających z pism Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, które w międzyczasie miał pan starosta wyjaśnić w WIOŚ-u, dotyczące firmy Grand Activitet, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, produkującej węgiel aktywny. Chciałbym się dowiedzieć, czy już w tym czasie udało się te rozbieżności ustalić, wyjaśnić. Przede wszystkim one są o tyle istotne, że faktycznie napływają różne informacje z różnych stron,
każdy prezentuje jakąś dokumentację w tej dyskusji i każdy dokument wydaje się prawdziwy, autentyczny, więc faktycznie jest co wyjaśniać i jest co ustalać. Więc chciałbym informacji na ten temat. I moje pytania dotyczące zarządu powiatu z 2 grudnia. W punkcie 4 jest mowa o spotkaniu z dyrekcją liceum ogólnokształcącego numer 1 w celu omówienia bieżącej sytuacji finansowej i organizacyjnej placówki. Chciałbym wiedzieć, jakie są efekty tego omówienia, jakie wnioski, jakie też perspektywy dzięki temu można przedstawić. No i chciałbym nawiązać do tego, o czym pan mówił w związku z dzisiejszym posiedzeniem zarządu powiatu. Ten termin drugiej transzy na składanie wniosków o dofinansowanie. Powiem szczerze, że troszeczkę byliśmy zaskoczeni, kiedy przyszło do opiniowania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim dotyczących dofinansowania samorządów lokalnych, że takiego wniosku jeszcze do tej pory nie było, ale cieszę się, że będzie ta sytuacja nadrobiona. Chodzi mi o ten wniosek dotyczący pierwszego LO. Mam nadzieję, panie starosto, że też tam znajdzie się w tym wniosku plan dotyczący przebudowy ogrodzenia wokół budynku z terenem, o którym wcześniej mówiliśmy. Będzie nam bardzo miło, jeżeli ten element otoczenia liceum też by się przy okazji znalazł. Natomiast też chcę powiedzieć, że jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości mamy troszeczkę jeszcze szersze plany dotyczące tej drugiej transzy finansowej. I jeżeli pan starosta w miarę szybko, tak w najbliższym czasie, w najbliższych dniach, może dzisiaj po sesji też znalazłby czas, to chętnie byśmy się spotkali tak, żeby pomysłami tymi się podzielić. Być może umożliwią one sformułowanie w taki sposób tego wniosku, żeby miał on szansę na powodzenie, na wsparcie i obejmował także te nasze plany i projekty. Mam też pytanie, panie starosto, dotyczące realizacji na terenie powiatu rządowego wsparcia dla nauczycieli na zakup sprzętu, programowania i usług internetowych. Jak to wygląda w poszczególnych szkołach? Czy udało się to zrealizować? Czy nie było przeszkód żadnych w realizacji tego projektu? Czy wszystkie szkoły powiatowe wypełniły te zadania, które były związane z zarządzeniem w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Aha, po wyjaśnieniu pana starosty. Bardzo proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, chociaż raz do was machnę, bo tak trochę tyłem stoję do was, ale to nie szkodzi. Szanowni radni, jeżeli chodzi o pierwsze zapytanie pana radnego Bogdana Labęckiego odnośnie rozbieżnych pism. Te pisma były identyczne, tylko były zawarte na końcu inne paragrafy, jeżeli chodzi o samą ochronę środowiska. Do tej pory mi się nie udało skontaktować się z WIOS-iem z przyczyn osobistych moich. Natomiast mam nadzieję, że to już zrobię po świętach. Ale tak naprawdę planowałem takie spotkanie od czerwca. Niestety ta pandemia uniemożliwiła albo z jednej, albo z drugiej też strony niemożliwość tego spotkania, ale na pewno dojdzie. Jeżeli będą potrzebne szczegóły dotyczące tego pisma, jest pani naczelnik Ewa Cieśli, która
przedstawi tą sprawę bardziej precyzyjnie. Jeżeli chodzi o zarząd 2 grudnia, na którym była pani dyrektor liceum numer 1, chcę powiedzieć tylko tyle, że na zarząd zapraszaliśmy już dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce i planujemy odbywać takie cykliczne spotkania z dyrektorami, aby po prostu być na bieżąco z sytuacją i finansową, i organizacyjną w poszczególnych placówkach. O tym, co zostało ustalone, powie pani starosta. Natomiast jeżeli chodzi o nowy projekt. Panie Bogdanie, myśmy składali też do pierwszej transzy, nie do Urzędu Marszałkowskiego, tylko do Urzędu Wojewódzkiego, do pana wojewody. Natomiast to był projekt związany z rozbudową, modernizacją ulicy Górnej, ale nie dostał dofinansowania. W związku, że część odcinka, o którym będę mówił przy budżecie drogi górnej, jest złożony też do rządowego programu dróg samorządowych, dróg lokalnych, postanowiliśmy, że właśnie złożymy wniosek o modernizację liceum numer 1. Tak jak pan dobrze wie, w załączniku inwestycyjnym jest też pozycja i suma na ogrodzenie terenów szkolnych, ale oczywiście będziemy chcieli ująć też ogrodzenie i całe otoczenie do tego wniosku. Ja, szanowni państwo, na początku swojej kadencji mówiłem, że jestem otwarty na każdą rozmowę, na konstruktywną przede wszystkim rozmowę i z przyjemnością, panie Bogdanie, czy dzisiaj, czy na któryś dzień się umówimy, chociaż tego czasu jest bardzo mało, to może i dzisiaj nawet, aby pewne sprawy jeszcze doprecyzować. I bardzo dziękuję za zainteresowanie właśnie też tym problemem. I rządowy program wsparcia dla szkół, również pani starosta za chwilę powie. Natomiast oczywiście bardzo dobra inicjatywa i z tej inicjatywy skorzystaliśmy. W jaki sposób, to już pani starosta Joanna Kojlo przekaże. Z tym, że pierwsze to spotkanie z dyrektorem LO numer 1 i później o rządowym programie wsparcia dla szkół. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, 2 grudnia zaprosiliśmy panią dyrektor jako drugą panią dyrektor do przedstawienia nam sytuacji nie tylko finansowej, ale i innych spraw, które jakieś może bolączki mają, czy jakieś sprawy, których my nie wiemy. Pani dyrektor w sumie nam nic ciekawego takiego nie przedstawiła, ani nie przekazała, że ma jakieś większe problemy. Jedynie były problemy związane z rządowym wsparciem, tak zwanym 500+ dla nauczycieli. Wszystkie szkoły, dyrektorzy złożyli wszystkich szkół i pozostałych placówek o dofinansowanie, otrzymali w 100%. Te dofinansowanie jest w 100%. Jedynie z LO numer 1 są kłopoty. Może wyjaśnię. Ogólnie może powiem, że otrzymaliśmy 60 tysięcy na tyle, na ile zostały złożone wnioski. Pani dyrektor LO 1, no nie wiem, rozminęła się chyba z czasem i nie udało jej się do dnia 2 listopada zalogować do systemu informacji oświatowej, do tak zwanego SIO, i tutaj otrzymała jedynie na 3 osoby dofinansowania. 7 tysięcy jesteśmy
do tyłu tak zwanie, bo pani dyrektor nie dopełniła swoich obowiązków. Ja może wyjaśnię tutaj, jak to się odbyło. Zgodnie z paragrafem 10c ustęp 13 rozporządzenia ministra edukacji i nauki dnia 18 listopada 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia finansowania, funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przysługuje nauczycielowi pozostającemu w stosunku pracy w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 roku oraz w dniu wypłaty dofinansowania nauczycielowi. Świadczenie 500+ dla nauczycieli zostało wypłacone w ramach dodatkowej kwoty subwencji oświatowej według stanu nauczycieli wykazanych w systemie informacji oświatowej przez dyrektora każdej jednostki oświatowej na dzień 2 listopada 2020 roku. 30 listopada 2020 roku WSIO został zawieszony wykaz imienny, został zamieszczony wykaz imienny nauczycieli, którzy na dzień 2 listopada mieli wpisany w systemie informacji oświatowej obowiązek, tak zwany przydzielona była co najmniej jedna godzina i na podstawie tego wykazu zostało przekazane świadczenie. Na wykazie nauczycieli uprawnionych w pierwszym LO z faktycznie zatrudnionych 21 nauczycieli figurowały tylko 3 osoby, a 4 osoby zostały wykazane w innych jednostkach. Można było pracując w kilku jednostkach czy w kilku szkołach, można otrzymać tylko jedno dofinansowanie. Więc tutaj tak jakby jeszcze 4 dodatkowe osoby z innych jednostek otrzymało. Na podstawie wyjaśnień dyrektora szkoły, wyjaśnień przekazanych przez SIO, stwierdzamy, że obowiązki nauczycielom przydzielono po tym terminie. W związku z tym rządowe świadczenie w wysokości 7 tysięcy, czyli 14 osób razy 500 zł, nie zostało przekazane do budżetu powiatu. I nadmieniamy, że za poprawność i terminowość wprowadzonych danych o szkole odpowiada dyrektor szkoły. Zgodnie z przepisami prawa przedmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru, danych szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych WSIO w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym. W bieżącym roku szkolnym termin wydłużono do 14 dni. Nauczyciele rozpoczęli pracę 1 września, więc wszystkie dane powinny być już we wrześniu wprowadzone. Wprowadzenie danych do SIO lub ich brak jest jednoznaczne z potwierdzeniem prawidłowości tych danych przez dyrektora szkoły. Pani dyrektor nie złożyła tego w terminie. Po interwencji naszej pani naczelnik Wydziału Oświaty 4 listopada pani dyrektor złożyła nam też wyjaśnienie i no niestety termin 2 listopada obowiązywał wszystkie szkoły. Także tutaj 7 tysięcy niestety starostwo będzie musiało ponieść, bo nauczyciele niczemu nie są winni. A już dalszą kwestię z panią dyrektor będziemy z nią prowadzić rozmowę. Czy jeszcze coś może? To dziękuję bardzo. Panie starosto, czy pani Cieślik też odnośnie? Jest taka potrzeba? Proszę bardzo, pan radny Lech Michalak. Panie przewodniczący, panie starosto, pani starościno, starosto. Ja chciałbym jednak, żeby pan starosta, a jeśli nie jest pani naczelnik, uzupełnili tą informację, o co tam w tym właśnie piśmie WIOŚ-u chodzi dotyczącym dyskontu, bo
To, że jest jakaś niejasność, to pan podaje, że tak to ma być. Ale jeśli radni by dostawali tak ważne protokoły dotyczące tej sprawy, na pewno byśmy wszyscy wiedzieli, o co chodzi. W piśmie w Josiu z dnia 10 listopada tego roku jest napisane: informuję, że inspektorzy WIOŚ w dniach 26.06.2020, 30.09.2020 przeprowadzili kontrolę przedmiotowego zakładu. W trakcie kontroli stwierdzono niezorganizowaną emisję z pieca obrotowego numer 17, brak podłączenia z okapu z wyciągiem. I mając na uwadze powyższą nieprawidłowość dotyczącą niezorganizowanej emisji, wnoszę o podjęcie działań z urzędów na podstawie artykułu 194 z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1219, ze zmianami, zgodnie z posiadanymi kompetencjami o sposobie załatwienia sprawy, proszę powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Oświaty i Ochrony Środowiska w ustawowym przewidzianym terminie. Pismo do pana dotarło 10 listopada. Do dzisiaj nie ma decyzji. Nikt nie wiemy, czy tam dalej są te już przekroczenia wszystkie w tym artykuł 194. Pozwolenie podlega cofnięciu lub ograniczeniu bez odszkodowania, jeżeli instalacja nie jest należycie eksploatowana, przez co stwarza zagrożenie pogorszeniu stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub z zagrożeniem życia lub zdrowia. Z tego wynika, że wyniki badań, których my nie otrzymujemy jako radni, to też jest, chciałbym wiedzieć, czy pan to przewodniczący nam kiedyś wyjaśni, dlaczego nie otrzymujemy takich ważnych informacji, które ponad miesiąc pan nie odpowiada, ma się pan tam spotkać, jechać do Wiosiu i rozmawiać na te tematy. Nie był pan, bo nie ma jak. Traci się pan w tym, że jest korona, ale się jeździ, załatwia sprawy, pan nie może, a ten przekroczenia nie wiem, czy są nadal takie, czy nie. Tutaj WIOŚ proponuje, że cofnąć decyzję, jeśli nie cofnąć, w następnym piśmie jest napisane, że można ją wstrzymać na określony czas wyjaśnienia tej sprawy. I wtedy, jeśli pan już miał zarząd, pismo 10 czy 11, 27 zbiera się zarząd, można było podjąć taką decyzję, że do czasu wyjaśnienia sprawy cofam pozwolenie na emisję tych gazów. Takiej decyzji pan nie podjął. Nie wiem, jak się to dzieje, bo nie ma teraz obecnych wyników. I ja jeszcze do prac zarządu bym miał drugą sprawę o skażonym gruncie. Pan to wie, od sierpnia to idzie i do dzisiaj nie jest załatwione. Pytając w zapytaniu na 15 sesji, przyszła odpowiedź, że pan wie i WIOŚ odpisuje. Dziwne, że nie został pan poinformowany o takiej sytuacji. Tam jest przekroczenie, pan wie dokładnie, że 200 gram może być, miligram na kilogram, a wychodzi tam, przekroczenie wynosi 7210 mg na kilogram. Także też się nam, ani nigdzie nie patrzyłem się, że zarząd tym się zajmuje i pan nie powiadomił nas o tym, że tak zaistniałej sytuacji. I tam jest wskazanie WIOŚ-u, że należy zastosować artykuł
362, w którym jest napisane, że należy grunt przeznaczyć, przywrócić do takiego środowiska, jak był poprzednio. Także też od sierpnia żadnej decyzji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko od razu odpowiem, panie radny, do rady, do przewodniczącego nie wpłynęło żadne pismo, które byśmy nie przekazali radnym. Jeżeli te pisma wpływały, to na pewno nie do rady. Wszystkie pisma, które wpływają do rady, są też przesyłane do wszystkich radnych. Pan starosta, bardzo proszę. Panowie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo. Naprawdę dziwię się, panie Leszku, że pan zadaje takie pytanie. Pan był urzędnikiem. Jak można prowadzić postępowanie, w którym się wydaje decyzję na dwie takie same sprawy, tylko inne daty? Jeżeli coś takiego ważnego, bardzo ważnego się zdarzyło, to podpisuje przynajmniej wiceprezes, a nie naczelnik. Dwa takie same pisma, dwa podpisy dwóch różnych naczelników, dwie różne podstawy prawne. To tak tylko na marginesie, bo szczegóły wyjaśni pani naczelnik. Żeby starosta miał takie uprawnienia, że oto ktoś napisze, ktoś zadzwoni, że można coś zamknąć czy otworzyć, to byłoby bardzo fajnie. Procedura czegokolwiek wymaga przede wszystkim nie łamania przepisów, a odwrotnie, przestrzegania tych przepisów. I te przepisy, wszystkie przepisy przestrzegamy jak tylko możemy, zgodnie z prawem. Ale szczegóły na temat jednego zakładu i drugiego powie pani Cieślik. My też nie wiemy, co inspektorzy z WIOŚ-u akurat kontrolują. I w naszych pismach zwracaliśmy się również, co było kontrolowane, na jakiej powierzchni, na jakiej głębokości i co z tym dalej. Nie jest to takie proste. Bardzo proszę, panią naczelnik. Póki pani naczelnik, bardzo proszę. A przepraszam, pan przewodniczący rządzi, nie ja. Nic się nie stało. Bardzo proszę, pan radny Roman Ostapczyk. Panowie przewodniczący, panie starosto, wysoka rado. W imieniu zarządu chciałbym powiedzieć, że po ostatniej sesji Urzędu Miasta, na której to padło pod naszym adresem wiele zarzutów związanych z funkcjonowaniem zakładu przez mieszkańców potocznie nazywanym chemiczną, chociaż spółka, z tego, co nam pan dyrektor ostatnio wyjaśnił, zmieniła swoją nazwę, podzieliła się, jeżeli chodzi o grant aktywitet. Spółka zarejestrowała się u nas, płaci u nas podatki, inwestuje już niemałe pieniądze w modernizację zakładów. Ja może przytoczę słowa pana dyrektora, który powiedział, może nie dokładnie zacytuję, ale między innymi takie słowa, że tak skutecznego zarządu jeszcze on nie pamięta za swojej kadencji. Nikt nie zmusił ich do takiej aktywności. Tutaj akurat pan starosta nie uczestniczył z powodów osobistych w tym spotkaniu, natomiast spotkaliśmy się na bardzo długim spotkaniu z panami dyrektorami, którzy wyjaśniali nam różne rzeczy. Może powiem o tak zwanej niezorganizowanej emisji, o której było też pismo WIOŚ-u. Pan dyrektor wyjaśnił, że chodziło to o jeden z okapów wewnętrznych, który jak gdyby różnego rodzaju kurze były, usuwa na zewnątrz z hali. Po czyszczeniu jednego z okapów nie została zamontowana rura o długości około 1 metra, co WIOŚ nazywał tą emisją jak gdyby niezorganizowaną. Po tej sytuacji osoba, która była odpowiedzialna za to, straciła stanowisko, została zdegradowana, na jej miejsce została powołana druga osoba.
To jeżeli chodzi o wyjaśnienia pana dyrektora. Natomiast, drodzy państwo, ja bym proponował, żeby te osoby, które nam zarzucają to, że zarząd nic nie robi, że pozwalamy na samowolkę, to żeby częściej przychodziły na różnego rodzaju spotkania, które pan starosta organizuje z dyrektorami czy też prezesami tych zakładów. A wtedy będziemy, myślę, bardziej merytorycznie rozmawiać, bo jeżeli wioś nakazuje usunięcie 12,5 metra kwadratowych na głębokość 30 centymetrów na zakładzie ziemi jako skażonej, to nie czarujmy się. My jako mieszkańcy wiemy, że na terenie chemicznej w zasadzie całą chemiczną trzeba zdjąć 30 centymetrów i tu nie mówię o zakładzie, tylko o otaczających zakład też i prywatnych, i państwowych działkach. Działo się to od wielu, wielu lat. Było to potężne zaniedbanie. Ja nie będę mówił, kto zawinił, czy dało się coś zrobić, czy nie. Natomiast oskarżanie nas, że my nic nie robimy, no jest sporym nadużyciem. Bo jeszcze raz, tutaj chcę podziękować dla pana starosty za zorganizowanie nam wielu już spotkań z włodarzami tych firm, i na których oni się zobowiązali do, można powiedzieć, reform swoich zakładów. Wkładają w to niemałe pieniądze, to może nie ja powinienem o tym mówić, ale efekty powoli są widoczne. Nie da się od razu oczyścić chemicznej. Ktoś, kto tak mówi, to mije się głęboko z celem. Więc prosiłbym bardziej o merytoryczną rozmowę, a mniej populizmu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Lech Michala. Chciałem trochę sprostować wypowiedzi pana radnego, bo my nic nikomu nie zarzucamy, tylko pytamy zgodnie z pismami, protokołami, które dostarcza wioś. To są dokumenty, na których jest i jest, panie starosto, nie tak jak pan mówi, bo tam jest, że wioś proponuje artykuł 194, ochrony środowiska i tam jest napisane, żeby żadnych kar bez innych i nie musiał pan zamykać, ale na okres do wyjaśnienia z wiosiem, że jeden protokół jest taki, a drugi taki, można było wstrzymać tą produkcję i wtedy ludzie, którzy wiedzą, bo nie wiem, czy radni mają takie protokoły. Ja dostałem protokół od również końca Hajnówki, także te protokoły wszystkie, także są poza tym, ale rada ich nie ma. Tutaj pan nam mówi, zarzuca, że nie przychodzimy na spotkania. Na każdym spotkaniu, które był organizowany przez starostę i żeśmy o tym wiedzieli, byłem zawsze. Także jeśli się chce, żeby ktoś radny przyszedł i posłuchał, co się dzieje i jak, i zadał pytanie na takim spotkaniu, to trzeba go powiadomić i zaprosić wszystkich radnych, że każdy ma prawo przyjść. Nie powiadamiacie, robicie to sami i później macie pretensje, że nikt nie przyszedł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo proszę, pan Roman Ostapczyk. Panie radny Michalak, szanowni państwo, jak rozmawiamy o wiosiu, to może porozmawiajmy o konsekwentnym działaniu właśnie tejże instytucji. Może pan powiedzieć, ile kar nałożył wioś na zakłady teraz, bo już nie zakład, tylko zakłady na chemicznej, a ile wyegzekwował? Bo to jest chyba wiedza powszechna. Nakładają kary, które nie są egzekwowane, zawieszają sami, zawieszają, nic sobie nie robią, a składają winę na nas. Tutaj pan starosta powiedział, występują dwie odmienne osoby, bo nie te same osoby, tylko dwie, które występują z takim samym pismem, tylko zmieniają inne paragrafy.
Jedno drugie wyklucza, jedno drugiemu zaprzecza. Więc najpierw niech WOŚ zrobi porządek u siebie, a jeżeli chce kar, które, jak pan mówi, się należą dla tego zakładu, bo nie przestrzega takich czy innych obwarowań, to niech WOŚ nakłada takie kary. Przecież WOŚ dysponuje orężem, które nie musi pytać o zgodę tutaj starosty czy zarządu. Dlaczego tego nie robi? Jeszcze raz mówię, jeżeli występuje o usunięcie 12,5 metra kwadratowych na terenie zakładu ziemi na głębokości 30 centymetrów, jeżeli nakłada kary, których nie egzekwuje, przecież tych kar już było ileś, niech powie, ile było kar i na jaką sumę i ile wyegzekwowano. A później domaga się od nas, żebyśmy my działali no bardziej no ostro, bo to zdecydowanie zamknięcie zakładu, wysłanie 70 powiedzmy osób, pozbawienie ich pracy, wysłanie na bruk, no nie wiem, czy to jest mądre posunięcie i pan starosta by się na to zdecydował, czy któryś z innych starostów, który by zajmował jego miejsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Lech Michalak. Po pierwsze, nigdy w czasie swoich teraz wystąpień nic nie mówiłem na temat zakładu. Nie interesuje mnie zakład. Interesuje mnie to, jak pracuje zarząd i starosta na temat protokołów, które przedstawia WOŚ. I to jest ważne. Co robicie? Informacja, że jakieś niedokładności, dlaczego nie podajecie dla radnych do informacji, o co chodzi? Nikt nie wie, o co chodzi. Że tam jest napisane, że trzeba zgodnie, proponujemy zgodnie z artykułem 64, cofnąć całkowicie albo wstrzymać do czasu wyjaśnienia produkcji. I ten. Mnie cały zakład nie obchodzi. Nie obchodzi o to, co robi zarząd i starosta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy już ktoś z radnych jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Bardzo proszę panią naczelnik. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Wysoka Rado. Ja może się odniosę na początku do firmy Grant Activated. 15 października otrzymaliśmy pierwsze pismo z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, żeby starosta podjął działania na podstawie artykułu 362 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Kolejne pismo otrzymaliśmy 10 listopada. Tym razem wniesiono o podjęcie z urzędu działań na podstawie artykułu 194 ustawy Prawo ochrony środowiska. Podlaski wojewódzki inspektor, przysyłając drugie swoje pismo w tej samej sprawie, nie dołączył żadnych nowych dowodów, nie wyjaśnił, jakimi się kierował przesłankami, wnosząc raz o podjęcie z urzędu działań na podstawie jednego artykułu, drugim razem na podstawie drugiego artykułu. Niedopuszczalnym jest prowadzenie dwóch różnych postępowań w oparciu o ten sam stan faktyczny, kończących się dwoma różnymi rozstrzygnięciami. Zarówno starostę jako organ ochrony środowiska, jak i WOŚ obowiązuje kodeks postępowania administracyjnego. W prowadzonym postępowaniu przez starostwo działania naprawcze, które wskazywał WOŚ po przeprowadzonej kontroli w Grant Activated, czyli niezorganizowaną emisję z pieca obrotowego numer 17, spowodowaną brakiem podłączenia okapu z wyciągiem. Te działania zostały naprawcze podjęte niezwłocznie w trakcie, kiedy trwała kontrola WOŚ-u w zakładzie, o czym WOŚ został poinformowany przez firmę na piśmie 15 września 2020 roku. W trybie natychmiastowym zostało podłączenie nastąpiło okapu z wyciągiem, a wobec pracownika, tak jak już było mówione, wyciągnięto konsekwencje służbowe, który dopuścił się uchybień.
I ponieważ te działania podjęto szybko, zakończone zostały i skuteczne zostało wyeliminowanie naruszenia, starosta zgodnie z dyspozycją artykułu 195 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z posiadanymi kompetencjami podjął tutaj działania i wezwał Grant Activated do skutecznej kontroli nadzoru oraz stosowanie się z należytą starannością do działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie emisji, i to ma się odbywać w sposób ciągły. To jest warunek z pozwolenia, które posiada Grant Activated w punkcie szóstym. Jeżeli natomiast chodzi o firmę Gryfskant, to 10 sierpnia 2020 roku otrzymaliśmy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska akta sprawy, który przekazał staroście Hajnowskiemu według właściwości sprawy zanieczyszczenia gleby na terenie zakładu Gryfskant. Po wszczęciu postępowania administracyjnego, prowadzeniu wyjaśnień, kierowaliśmy pytania zarówno do RDOŚ-u, do Wojewódzkiego Inspektorata Ochrony Środowiska, do laboratorium przy Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, i po zebraniu tych wszystkich wyjaśnieniu nieprawidłowości i zebraniu materiałów dowodowych starosta Hajnowski wydał 7 grudnia dla firmy Gryfskant decyzję zobowiązującą Gryfskant do przywrócenia środowiska do stanu właściwego poprzez podjęcie działań w celu usunięcia zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Z przeprowadzonego postępowania dowodowego wynikało, że próbki brane były z powierzchni przypowierzchniowej do 25 cm, z powierzchni 12 m2. I dlatego w decyzji zobowiązującej Gryfskant do przywrócenia środowiska do stanu właściwego podane są właśnie te wartości, czyli 12 m2 i 30 cm, jakie musi firma usunąć z tej powierzchni warstwę gleby i nawieść glebą spełniającą parametry i normy dopuszczalnych wartości substancji. Zobowiązano Gryfskant w decyzji do wykonania tego obowiązku do 15 stycznia 2021 roku. Wymiany gruntu i nawiezienie właściwej gleby. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w sprawie zakładu, o którym mówiliśmy? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolę sam też zadać pytanie, bo tak szybciutko przeskoczyliśmy przez sprawę nauczycieli, którzy nie otrzymają należnego im dofinansowania. Mam pytanie. Jaka jest możliwość prawna wypłacenia pieniędzy z budżetu powiatu dla nauczycieli, jeżeli to był program rządowy? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, poproszę to, co zawsze prosi pan Łabęcki, a więc dokładne wyjaśnienie na piśmie, jakie są rozstrzygnięcia w tej sprawie. I chciałbym mieć też informację, czy są możliwości odwołania dyrektora w trakcie kadencji. Też chciałbym to mieć na piśmie. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że kilka lat temu wypłaciliśmy kilkadziesiąt tysięcy złotych odszkodowania w związku ze złym rozwiązaniem umowy o pracę. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. Kolejna sprawa. Państwo może o tym nie wiecie, ale to hasło SIO oznacza system informacji oświatowej. To jest najważniejszy system w oświacie. Na podstawie tego systemu nalicza się pieniądze na subwencje.
Jeżeli są jakiekolwiek pomyłki w sprawozdaniach, my możemy nie dostać pieniędzy. A być może nie dostaliśmy kiedyś już pieniędzy, tylko o tym nie wiemy. Więc to nie jest sprawa, na którą możemy poświęcić dwie minutki. Oj, coś się stało, porozmawialiśmy i sprawa przeszła. To jest bardzo poważna sprawa. To jest bardzo poważne zaniedbanie obowiązków. W związku ja tu apeluję i proszę o pomoc pana Bogdana. Pan Bogdan zawsze pilnuje spraw oświatowych, więc liczę tutaj, że pan Bogdan w tej sprawie też nam pomoże, bo to są naprawdę bardzo, bardzo istotne sprawy. Po pierwsze, to są nasze pieniądze, a po drugie, to jest krzywda dla nauczycieli. Jak można wymagać w tej chwili od nauczycieli wypełniania swoich obowiązków, jeżeli się tych obowiązków nie wypełnia samemu? Jak można stanąć przed Radą Pedagogiczną i wyznaczać im jakiekolwiek terminy wykonania działań, a jest to potrzebne w oświacie, jest to konieczne, jeżeli samemu się tego nie robi? Mamy okazję, szanowni państwo, żeby w końcu tej szkole pomóc uczniom, nauczycielom i całemu środowisku. Apeluję, żebyśmy się tej sprawie przyjrzeli bardzo poważnie i jeszcze raz bardzo proszę o wszelkie wyjaśnienia w tej sprawie na piśmie. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. A mianowicie przechodzimy do punktu najważniejszego, punktu szóstego, budżet powiatu hajnowskiego. Bardzo proszę pana starostę o przedstawienie projektu uchwały budżetowej. Panie i panowie przewodniczący, państwo radni, szanowni państwo. Po dość burzliwej dyskusji w punkcie poprzednim przejdziemy do jakże ważnego punktu, przedstawienie budżetu na 2021 rok. Zbliża się właśnie początek roku 2021, a więc czas na podjęcie decyzji w sprawie budżetu powiatu na przyszły rok. Budżet powiatu jest rocznym planem finansowym, na podstawie którego Rada Powiatu i Zarząd Powiatu realizują zadania publiczne, prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową. Projekt budżetu był przyjęty przez Zarząd Powiatu w dniu 13 listopada 2020 roku i przedłożony Radzie Powiatu Hajnowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami. Było ono opracowane w oparciu o wstępne informacje, podkreślam, o wstępne informacje z Ministerstwa Finansów odnośnie wysokości subwencji ogólnej i wysokości udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także wstępne informacje o dotacjach od wojewody podlaskiego. Ostateczne informacje otrzymamy po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm i mogą one ulec, ale myślę, niedużej zmianie. Projekt budżetu na 2021 rok zakłada dochody w wysokości 63 990 424 zł 32 grosze. W tym dochody majątkowe to 12 506 099 zł. Wydatki zaś w wysokości 65 217
253,45 zł. W tym wydatki majątkowe w wysokości 14 742 936 45 groszy. Deficyt budżetowy w wysokości 1 226 829 zł 32 groszy planuje się pokryć wolnymi środkami. W budżecie powiatu na 2021 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej i tu już są te wysokości, o którym mówiłem na początku dzisiejszej sesji, w wysokości 84 tysięcy zł oraz rezerw celowych na zarządzanie kryzysowe 91 tysięcy i finansowanie zadań własnych zlecanych jednostkom spoza sfery finansów publicznych w ramach konkursu 80 tysięcy zł. W roku 2021 zaplanowano przychody, wolne środki w wysokości 2 046 901 zł 62 groszy. Rozchody w łącznej wysokości 820 072 zł 30 groszy. Spłaty rat kredytowych bankowych. Poziom zadłużenia na koniec 2021 roku przewidujemy, że wyniesie w wysokości 13 928 017 zł 70 groszy. Wydatki budżetu powiatu to przede wszystkim wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. W sumie to jest 15 705 671 zł, stanowiące około 24% ogółu wydatków. Należy tu też zwrócić uwagę na zbyt niską subwencję oświatową 12 520 861 zł w stosunku do potrzeb w zakresie oświaty, a tym samym potrzebę szukania rozwiązań i oszczędności. Z kolei na pomoc społeczną przewidujemy 18% wydatków, kwota 11 243 903 zł. Transport i łączność w sumie 14 267 061 zł 63 grosze, co stanowi 22% ogółu wydatków. W tym wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych to kwota 7 204 671 zł 44 groszy. Szanowni radni, projekt budżetu na 2021 rok był analizowany przez wszystkie komisje Rady Powiatu. Uzyskał też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Białymstoku. Ale ja chciałbym się w kilku słowach, dosłownie w kilku słowach odnieść się jeszcze do załącznika inwestycyjnego. Otóż jeżeli chodzi o pozycje związane z modernizacją, budową, a więc inwestycje drogowe, mamy zapisane następujące pozycje. Jeżeli chodzi o dokumentację w miejscowości Dobrowoda i w Narewce, oczywiście będą na pewno realizowane. Natomiast mamy również zapisane 3 drogi powiatowe, na które składaliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. To jest w Puchłach, Górna i ulica Wrzosowa oraz ulica Targowa i Poddolna. Jak tylko uzyskamy informacje ostateczne o zakwalifikowaniu może wszystkich dróg, czy też tylko niektórych pozycji, które wymieniłem, ta rekonstrukcja samego załącznika może być zrobiona. Zresztą, jak Państwo wiecie, na każdej sesji niemal mamy zawsze zmiany w budżecie.
Również był złożony wniosek na drogę powiatową w miejscowości Czeremcha. Tutaj jako remont drogi, a więc z bieżącego utrzymania. Z tym, że jest deklaracja wójta gminy Czeremcha o 100% pokryciu udziału, ten, który by przypadał na gminę Czeremcha i na powiat hajnowski. Szanowni radni, panie przewodniczący, panie i panowie radni, jeszcze raz proszę o uchwalenie budżetu powiatu hajnowskiego na 2021 rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pana Mirosława Łukianiuka o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu budżetu powiatu na 2021 rok. Panowie przewodniczący, państwo starostowie, Wysoka Rado, szanowni państwo. Opinia numer 5 Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie wyrażenia opinii do projektu budżetu powiatu hajnowskiego na 2021 rok. Na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2020 roku Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego dokonała analizy projektu budżetu powiatu na 2021 rok. W trakcie posiedzenia komisja zapoznała się z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez pana starostę hajnowskiego i panią skarbnik powiatu, a także zapoznała się z opinią do projektu budżetu wypracowaną podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. Po szczegółowej analizie projektu budżetu powiatu komisja pozytywnie 8 głosów za zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2021 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak samo także Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu swoim pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu hajnowskiego na 2021 rok i otrzymaliśmy także uchwałę numer 00310/26/20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat hajnowski. Komisja opiniuje pozytywnie z uwagami projekt uchwały budżetowej powiatu hajnowskiego na 2021 rok oraz pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu przedstawionego przez powiat hajnowski w tym projekcie uchwały. Mamy za sobą opinię komisji. Bardzo proszę, szanowni państwo, otwieram dyskusję na temat projektu budżetu powiatu hajnowskiego na 2021 rok. Bardzo proszę, kto? Pan radny Łabęcki, Bogusław Szczepan Łabęcki. Bardzo proszę. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto. Zacznę może od jednej uwagi dotyczącej uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, dotyczącej i projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Mam takie wrażenie, że z roku na rok skład orzekający coraz więcej miejsca na piśmie poświęca naszym projektom budżetowym i wieloletniej prognozie. Jakby tych informacji tutaj otrzymujemy z roku na rok
coraz więcej. Natomiast w tym roku mamy do czynienia z sytuacją, że Regionalna Izba Obrachunkowa wyartykułowała trzy dosyć istotne uwagi i do uchwały budżetowej, i do wieloletniej prognozy. Oczywiście nie wpływa to na samą pozytywną ocenę projektów, ale też ja chciałbym otrzymać taką informację, panie starosto, czy moglibyśmy unikać w przyszłości tego typu uwag, które tutaj sformułowano. Ja ich w całości nie będę przytaczał, bo one zajmują tutaj sporą część tej opinii, ale dotyczą rezerwy na zarządzanie kryzysowe w nieprawidłowej wysokości. I tutaj jest informacja o tym, w jaki sposób powinna być obliczona. Dalej mamy też wydatki na szkolnictwo zawodowe, no nieodpowiednio sklasyfikowane. W wieloletniej prognozie finansowej mamy z kolei też uwagi dotyczące określonych stawek, w których różnica wynosi ponad 3 miliony. No i także wadliwie określonych limitów wydatków. To tak jak mówię, to jeżeli chodzi o sam fakt pozytywnej oceny projektów, nie ma to wpływu, ale z kolei przed takim organem zewnętrznym opiniującym, oceniającym nasze przygotowanie merytoryczne do formułowania uchwały, warto, żebyśmy unikali takich wpadek w przyszłości. I chciałbym, żeby pan starosta się za chwilę do tego odniósł. Natomiast chciałbym zatrzymać się przez chwilę przy subwencji oświatowej, czy w ogóle przy subwencjach, w tym subwencji oświatowej, przy wydatkach oświatowych. Tutaj pan przewodniczący chwilę temu zauważył, że oświata ciągle pozostaje w jakimś moim takim może szczególnym zainteresowaniu. Większość swojego życia zawodowego spędziłem jednak w szkole. I stąd być może. Szanowni radni, ja chciałbym, żebyśmy popatrzyli na naszą uchwałę budżetową i na wydatki oświatowe jako na pewien walor, z którym mamy do czynienia. Nie koncentrując się ciągle na tym, że subwencja oświatowa nie zaspokaja wszystkich naszych potrzeb finansowych dotyczących oświaty. Bo zwróćmy uwagę, po pierwsze chciałbym jak gdyby podkreślić to, że założone na 2021 rok wydatki na oświatę są niższe niż były zaplanowane na rok obecny, 2020. Natomiast sama subwencja oświatowa przewidywana na 2021 rok jest niemal o 2 miliony wyższa od tej, którą mieliśmy na rok 2020. Możemy mówić, że tam 1,5 miliona, tak? Jak ktoś chce, to. Ale w tych widełkach ta różnica w subwencji oświatowej się znajduje. Subwencja wyrównawcza i równoważąca pokazuje nam natomiast tak naprawdę naszą sytuację społeczno-finansową naszego powiatu. No bo od tej sytuacji nalicza się te subwencje, tak? Biorąc pod uwagę tą sytuację. Więc to też pokazuje, w jakim miejscu, jakie jest nasze miejsce w szeregu jak gdyby powiatów, tak? Ale proszę państwa, jak jeszcze raz podkreślam, mówię o tym nie po to, żeby zasugerować jakieś cięcia na tym etapie, tylko żeby podkreślić, że my realizujemy coś, czego nie musimy realizować, ale jednak w zakresie działalności oświatowej bardzo dobrze, że mamy do czynienia z działaniami, które nie są stricte wydatkami szkolnymi na oświatę
realizowaną w szkołach, ale na działania oświatowe przylegające do szkolnictwa w ramach działań oświatowych, nie będące stricte edukacyjnymi działaniami. I gdybyśmy tak zobaczyli tą kwotę subwencji, tą kwotę wydatków na szkolnictwo, to mniej więcej to by się zrównoważyło. Tam kilkaset tysięcy ewentualnie byłoby różnicy. Natomiast realizujemy coś jeszcze dla naszych dzieci, dla naszej młodzieży, dla rodziców, co wykracza poza ten zakres oświatowy i z tego się cieszmy. To podkreślajmy, mówmy o tym, że niezależnie od tego, na co nam wystarcza subwencja oświatowa, robimy coś ponadto. Może w ten sposób, kiedy będziemy przedstawiali oświatę, może to nam się zwróci za chwilę tym, że część dzieci, młodzieży, rodziców potraktuje nas na poważnie i powie: okej, to jest dobra oferta. Zostawiamy swoje dzieci tutaj, tutaj je kształcimy, co w przypadku szkolnictwa średniego jest bardzo istotne. Także chciałbym, żebyśmy taką wprowadzili sobie cichą umowę, tak, że traktujemy te wydatki oświatowe jako konieczne. Myślimy, jak je zrealizować zgodnie z planem finansowym, ale traktujemy je, mówię, nie jako jakąś złą przypadłość, tylko jako walor, z którego powinniśmy też się cieszyć i być dumni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Lech Michalak. Panie starosto, ja chciałbym się dowiedzieć, jakiej wysokości pożyczki żeśmy pobrali w tym roku i na co te pożyczki zostały przeznaczone. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Jeżeli nie ma więcej pytań, to może ja jeszcze jedno pytanie. Myślę, że to też związane z budżetem na 2021 rok, bo w tym budżecie planowaliśmy inwestycje. Chciałbym wrócić do tego budżetu, o którym mówił wcześniej pan radny Łabęcki i o którym wspomniał pan starosta. A mianowicie my już mówimy o drugiej transzy i składamy wniosek na rozbudowę Liceum Polskiego w ramach tych środków. Natomiast chciałbym się dowiedzieć, czy albo inaczej, jakie środki otrzymaliśmy z pierwszej transzy. A jeżeli nie, bo z tego, co chyba jakby powszechna wieść niesie, to nie otrzymaliśmy, to z jakiego powodu nie otrzymaliśmy? I jeszcze jedno. Bardzo się cieszę, ja zawsze mówiłem, to nie pan Bogdan pierwszy mówił, ale inwestycja w oświatę to jest najlepsza inwestycja, jaką możemy poczynić. To są najlepiej wydane pieniądze, dlatego że jeżeli nie będziemy inwestowali w młode pokolenie, w naszą młodzież, to nie będzie rozwoju. Nie pójdziemy do przodu, to będzie stagnacja. Natomiast nie chciałbym tego głosu odebrać pana Bogdana bardzo słusznego jako zdejmowania trochę z państwa obowiązku opłacania nie tylko tych godzin, które są w ramach ramowych planów, ale także tych w ramach dodatkowych zajęć, bo to jest obowiązek państwa. I nikt z państwa tego obowiązku nie zdjął ani wcześniej, ani teraz. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie, powiedzmy, budynku w odpowiednim stanie. To na pewno za to odpowiadamy. Natomiast samo kształcenie, same zajęcia dydaktyczne, to w dużej mierze zależy to, czy powinno być finansowane z subwencji oświatowej. I nie możemy nie wpisywać się w ogólny pogląd, bo to przecież każdy słyszy i wszystkie samorządy tak się wypowiadają. Wszystkie samorządy.
albo zdecydowana większość, że ta subwencja oświatowa jest za niska, jest po prostu za niska. I żeby nie okazało się za kilka lat, tak jak się okazało ze służbą zdrowia, że służba zdrowia otrzymywała za małe pieniądze. I to, że mamy w tej chwili tą zapaść, jest to wynik zaniedbań przez tyle lat, że nie finansowaliśmy odpowiednio służby zdrowia. Finansowaliśmy bardziej zbrojenia, a zapominaliśmy o naszym zdrowiu. To samo, żebyśmy za 10, za 15 lat nie przypomnieli sobie, że zapomnieliśmy odpowiednio finansować oświatę. I niestety ostatnie badania, które już się ukazały, pokazują, że nasze najmłodsze dzieci, bo to one były głównie chyba trzeciej, czwartej klasy poddane tym badaniom, zaczynają pikować w dół. Nie idziemy w górę, tylko zaczynamy mieć coraz gorsze wyniki. To taka uwaga. Oczywiście zgadzam się z tym, że ja zawsze to też podkreślałem, że na oświatę to nie są pieniądze na pewno zmarnowane, jeżeli są dobrze pilnowane i dobrze wydawane, bo o tym też nie możemy zapomnieć. Ale pamiętajmy, że finansowanie oświaty, finansowanie zajęć dydaktycznych to jest rola państwa. A w państwie tych pieniędzy, jak widzimy, z różnych wydatków naprawdę jest niemało. Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, panowie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Odpowiadam na pytania pana Bogdana Labęckiego. Tak, uwagi z ryjo, oby takie tylko były, ale faktycznie i takich trzeba unikać. Typowo proceduralne, które w zasadzie polegały tylko na przesunięciu pewnych kwot do innych pozycji, czy też zapis paragrafu w szkolnictwie zawodowym. Ale do tutaj akurat będę rozmawiał z panią skarbnik, aby takich sytuacji więcej po prostu nie było. Jeżeli mówimy o oświacie, oczywiście ja też byłem nauczycielem i wiem, że wszystkie wydatki, które są związane z ponad jakimś tam limitem na oświatę, to jest najlepsza inwestycja w ucznia. To jest ta subwencja oświatowa. Ale szanowni państwo, sami wiecie, że bardzo dużo dokładamy do najróżniejszych zajęć pozalekcyjnych w przeszłości. Obecnie były podziały klas na grupy i podgrupki, tak aby faktycznie to kształcenie było najlepsze. Ale z drugiej strony jest również subwencja drogowa. I myślę tutaj akurat w 100% nie jest przekazywana do zarządu dróg, ale kosztem trochę jednej drogi czy drugiej drogi przekazujemy na oświatę. Ale sam zdaję sobie sprawę, że inwestowanie w oświatę, w ucznia to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Pan Lech Michalak zadał pytanie o pożyczkach i jakie kwoty. Ja tylko z tego co pamiętam, bo za chwilę pani skarbnik pewnie przedstawi dokładnie. Mniej więcej o tej porze, tylko rok temu, uchwalaliśmy w budżecie zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie częściowe przebudowy drogi ulicy Pałacowej. Myśmy tego kredytu nie wzięli od razu w styczniu, tylko przed zakończeniem samej już przebudowy drogi. Natomiast był również na pewno taki obrotowy, krótkoterminowy, ale o tym powie pani skarbnik. Tak jak co roku jest on od 20 lat uruchamiany, tylko na to, żeby pewne bieżące należności szybciutko opłacić, póki przyjdą dochody. Pan Eugeniusz Saczko pytał o
pieniądze, które otrzymaliśmy z Funduszu Rozwoju Lokalnego. W pierwszej perspektywie otrzymaliśmy ponad 2 186 tysięcy, gdzie były wręczane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego tutaj w Hajnówce. W drugim rozdaniu składaliśmy, tak jak już mówiłem, wniosek na rozbudowę, modernizację drogi powiatowej. To jest ulica Górna. Tutaj dofinansowania nie otrzymaliśmy. Ja nie umiem odpowiedzieć, dlaczego nie otrzymaliśmy. Być może kwota, o którą żeśmy się starali, była zbyt wysoka, ale bardzo cieszę się, że jest trzecie rozdanie i w zasadzie tak naprawdę w gestii pana wojewody będzie rozdział tych pieniędzy na najlepsze projekty. I tutaj jest nasze wspólne zadanie, moje zadanie i oczywiście wszystkich tych, którzy będą mi pomagać, aby napisać naprawdę dobry wniosek. I pan Eugeniusz Saczko również potwierdził, że oświata jest najlepszą inwestycją. Tylko faktycznie to tak zwane SIOTO jest niezwykle. Te trzy ważne literki S, I i O. Tu trzeba nad tym popracować, aby faktycznie wszystko, co można uzyskać później z subwencji oświatowej, zostało zapisane prawidłowo. I myślę, że dotychczasowe działanie, jeżeli chodzi o zarząd, o radę na temat finansowania, prowadzenia placówek oświatowych w naszym powiecie jest dobre, ale to nie znaczy, że trzeba jeszcze więcej energii i wysiłku w tym kierunku zrobić, aby i sytuację lokalową poprawić, ale również, co jest bardzo ważne, starać się o pieniądze, środki zewnętrzne, bo one są. Przykładem może być chociażby ostatnio zespół szkół zawodowych, który składał wniosek na dofinansowanie do prowadzenia zajęć w szkole. Jest w tej chwili na etapie naniesienia pewnych poprawek i mam nadzieję, że otrzyma dofinansowanie. Ale tak jak rozmawiałem z panią naczelnik, również dla niej przypisałem te zadania, aby faktycznie zespół, którym kieruję, był przygotowany na to i przede wszystkim szukał wszelkich furtek, tam, gdzie da się złożyć jakikolwiek wniosek, czy to jest o 10 tysięcy, czy o 60, czy też o milion, żeby po prostu być bardzo w tym zakresie aktywnym. Dziękuję bardzo. Panie starosto, jeśli można, to od razu dopytam, czy w tej pierwszej, drugiej transzy, bo pierwsza była przed wyborami, w tej drugiej transzy, czy były jakieś kryteria, bo zawsze jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli składamy wnioski, czy to do pieniędzy unijnych, czy jakichkolwiek rządowych, to są jakieś kryteria, zdobywa się jakieś punkty. Wiemy, że nasz wniosek był na przykład tam 40, a jest 30, czy 100, a jest 10. Czy jest coś takiego, czy było przy poprzednim i czy jest przy tej nowej transzy? Bo żeby napisać dobrze wniosek, to trzeba znać, jakie są kryteria, no, na co można to składać. Oczywiście przy każdych projektach są odpowiednie kryteria, żeby do nich się dostosować i napisać zgodnie z przedstawionymi kryteriami tych, którzy ogłaszają. Ten wniosek oczywiście spełniał wszelkie kryteria, natomiast środków było tyle, co było. Podzielono na część samorządów, ale mam nadzieję, że kolejna edycja tego konkursu przyniesie dla nas dobre nowiny, a projekt na pewno napiszemy zgodnie z wytycznymi i zgodnie później z osiąganymi celami po zrealizowaniu takiej inwestycji.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do budżetu? Proszę bardzo, pani skarbnik, jeszcze wyjaśnienie. Może to po prostu odpowiem na zapytanie odnośnie kredytów zaciąganych w 2020 roku. I tak, kredyt bankowy wieloletni był zaciągnięty w kwocie 2 65 723 zł. Był on przeznaczony na pokrycie deficytu 1452 zł 223 zł. 2223 zł, a także na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach. Jest to kwota 615 500 zł. Oprócz kredytu wieloletniego powiat korzysta z kredytu w rachunku bieżącym, tak zwanym. Jest to kredyt potrzebny na poprawę płynności finansowej, ponieważ dochody, które wpływają do budżetu i na rachunek bankowy budżetu, nie są równomierne w ciągu roku, także taki kredyt jest też potrzebny, żeby móc terminowo realizować i wynagrodzenia, i także opłacać innego rodzaju faktury związane z funkcjonowaniem tutaj powiatu. To by było w takich głównych tych, chyba że są jakieś jeszcze szczegółowe pytania. Oczywiście, jeśli chodzi o wiedzę w tej sprawie, to i uchwała budżetowa na ten temat mówi, i uchwały zmian w budżecie mówi, także tutaj każdy może sięgnąć i zerknąć, jeśli chodzi o te sprawy. Zadłużenie spadło o 613 500 zł. Takie były rozchody planowane tutaj przez Radę Powiatu. Pani Radny, nas nikt nie słyszy. Bardzo proszę do mikrofonu. Myślę, że to jest pytanie, skieruję od razu pani starostu do pani skarbnik. Poprosiłbym o sumę, jaką jesteśmy w obecnej chwili zadłużeni. I czy to zadłużenie spada, czy rośnie? Dziękuję. Na koniec 2020 roku, no oczywiście jak spłacimy jeszcze, bo jeszcze nie wszystko jest spłacone, ostatnia rata też nie jest spłacona, będzie to kwota 14 748 090 zł. Taki będzie stan zadłużenia po spłacie, jeśli chodzi o rat kapitałowych zaplanowanych. Znaczy w tym roku wzrosło akurat, ponieważ był zaciągnięty kredyt, ale w przyszłym roku nie planuje się zaciągnięcia przecież kredytu, także o całą kwotę rozchodów będzie mniejsze. Stan zadłużenia na koniec grudnia wyniesie 14 748 090 zł. Na koniec 2020 roku. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały budżetowej. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie budżetu powiatu hajnowskiego na 2021 rok. Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 14 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosowania. Uchwała została przyjęta. Dziękuję.
Przechodzimy do punktu 7 porządku obrad. Wieloletnia prognoza finansowa powiatu hajnowskiego. Prognoza oczywiście, jak Państwo wiecie, jest powiązana z uchwałą w sprawie budżetu. Mamy pozytywne opinie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu hajnowskiego na lata 2021-2034? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeden radny nie oddał jeszcze głosu. Cały czas. Już jest. Zagłosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu 8 porządku obrad. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Taka informacja została przedstawiona na poprzedniej sesji Rady Powiatu. Natomiast w dniu 30 października, już po październikowej sesji Rady Powiatu, została przysłana nam analiza oświadczenia majątkowego Urzędu Skarbowego w Bielsku Podlaskim. Jest to oświadczenie majątkowe dyrektora Zespołu Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Przechodzimy do punktu 9 porządku obrad. Sprawozdania z działalności Komisji Rady. Sprawozdania były przedstawione wcześniej, były omawiane na posiedzeniach komisji. Czy są w tej kwestii jakieś pytania? Nie widzę. Sprawozdania przyjmujemy bez głosowania. Skończyliśmy 9 punktów porządku obrad. Przed nami są punkty dotyczące uchwał. Czy Państwo chcą, żebym ogłosił 15-minutową przerwę, czy obradujemy dalej? Dalej? Większość radnych jest za tym, żebyśmy obradowali dalej. W związku z tym przechodzimy do punktu 10. Powzięcie uchwał w sprawach. Podpunkt 10.1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok plus autokorekta budżetu. Pan starosta czy pani skarbnik? Inaczej, czy jest potrzeba przedstawiania jeszcze uchwały? Nie widzę. Aha, czyli przystępujemy do przegłosowania uchwały. Bardzo proszę o przygotowanie głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jeszcze jedna osoba nie oddała głosu. Już, tak? Tak. Zagłosowało 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu 10.2. Projekt uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030. I Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego pozytywnie opiniują projekty uchwały. Jeżeli nie ma pytań, nie widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Już. Zagłosowało 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty.
Przechodzimy do podpunktu 10.3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok. Projekt planu został Państwu przedstawiony. Został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych oraz Komisję Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania do planu? Uwagi nie widzę. W związku z tym przystąpimy do przegłosowania projektu uchwały. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jest. Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu 10.4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No, mamy kłopot z jednym komputerem. Pani Olu? Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu 10.5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok. Pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Jeżeli nie widzę pytań, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skargi, Wniosków i Petycji na 2021 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No mówię, coś z komputerem jest nie tak chyba. O, już poszło. Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu 10.6. Projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok. Mamy pozytywne opinie Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Nie widzę pytań. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Hajnowskiego na 2021 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Zagłosowało 16 radnych. Przechodzimy do podpunktu 10.7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego imienia profesor Simony Kossak oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hajnowskiego. To są oczywiście zmiany w uchwale, która do tej pory obowiązuje. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są jakieś dodatkowe pytania do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego imienia profesor Simony Kossak oraz regulaminu przyznania stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu hajnowskiego? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Teraz pan Jarek. Jest. Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty.
Przechodzimy do podpunktu 10.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania? Bardzo proszę. Pani Krystyna Kośko. Ja bym chciała zapytać pana starostę, szanowną radę, czy na jakim etapie jest procedowana powołanie drugiego domu dziecka, oddziału drugiego? A drugie moje pytanie brzmi, jeżeli co się stanie z kadrą, z personelem dotychczas zatrudnionym, jeżeli zostaje tylko 14 dzieci? I to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan starosta odpowie, czy pani wicestarosta? Pan starosta, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Tak jak na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o w ogóle Domu Dziecka w Białowieży, o nowej strukturze. Państwo sami wiecie, że od 1 stycznia Dom Dziecka będzie w strukturach naszego PCPR-u. Również naszym założeniem było to, aby w tym budynku, w którym funkcjonował przez wiele, wiele lat Dom Dziecka w Białowieży, utworzyć dwa odrębne, gdyż w jednej placówce może być maksymalnie 14 wychowanków. Na dzień dzisiejszy, mogę tak powiedzieć, uporaliśmy się ze wszystkimi formalnościami, jeżeli chodzi o Senepid, jeżeli chodzi o Państwową Straż Pożarną, a więc uzgodnienia z tymi instytucjami, aby nowa placówka w wymiarze 14-osobowym, jeżeli chodzi o wychowanków, mogła funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku. Również mieliśmy, chyba nawet wczoraj, panie z Urzędu Wojewódzkiego, które opiniowały tą placówkę pod względem utworzenia jej w tym samym budynku, co mówię, gdzie Dom Dziecka funkcjonował przez wiele, wiele lat. Na dzień dzisiejszy to, co zamierzaliśmy, będzie realizowane z dniem 1 stycznia 2021. Będzie utworzony nowy Dom Dziecka, który będzie funkcjonował w strukturach PCPR-u. Tak jak mówiłem również na poprzednim naszym spotkaniu, wszystko zrobimy, aby utworzyć również drugi Dom Dziecka. Natomiast wiadomo, będą z tym, będzie trochę z tym problemów związanym z dostosowaniem przede wszystkim klatek schodowych do warunków bezpieczeństwa przebywania tam dzieci. Oczywiście na początku stycznia podejmiemy te działania już tak, można powiedzieć, na roboczo, aby w perspektywie krótkiego czasu, oczywiście, jeżeli będzie to tylko możliwe pod względem bezpieczeństwa przebywania tam dzieci na wyższej kondygnacji możliwe, to uczynimy. Tak, takie jest stanowisko naszego zarządu i w tym kierunku będziemy podążać. Natomiast chcę przypomnieć Państwu, że ten budynek użyczyło nam Nadleśnictwo Białowieża, za co serdecznie oczywiście dziękujemy. To nie jest nasz budynek. Nie wiem, na ile tam nasza ingerencja, jeżeli chodzi o przebudowę, będzie możliwa, ale z dniem 1 stycznia 2021 to, co jest zapisane w ustawie, będzie spełnione. Bardzo ważne pytanie zadała pani radna Krystyna Kośko odnośnie kadry, która tam pracuje. Tak jak też mówiłem na wielu spotkaniach, nikogo nie chcemy zostawić bez pracy. Z tego, co wiem, w dwóch miejscach w tej chwili są miejsca, aby zatrudnić pracowników. Sprawdzamy, czy ich przygotowanie zawodowe będzie możliwe właśnie pracować w tych placówkach.
Będziemy po prostu szukać tych placówek, jednostek. Mamy kilkanaście. Z każdym z dyrektorów rozmawiałem. Tam, gdzie będzie jakikolwiek wakat, żeby w pierwszej kolejności do nas się zgłosili, tak aby daną osobę można było zatrudnić w innej jednostce. Bo również zdaję sobie sprawę, że w tej chwili stan zatrudnienia jest za duży w stosunku do ilości wychowanków, a przede wszystkim do jednego domu dziecka. W przypadku, jakby się udało na przykład w styczniu już uzyskać informację, że faktycznie powstanie drugi dom dziecka w tym samym budynku, tej kadry okaże się, że jest za mało, także problemu żadnego nie będzie. Na tą chwilę wszyscy pracownicy pracują. Niektórzy są na tej pracy ze swoimi dziećmi, niektórzy są na urlopie, chyba wychowawczym nawet. Nie? Źle coś mówię. Na pewno, jeżeli chodzi o obsługę księgową, będzie ona w PCPR-ze, ale tam pani pracuje w tej chwili tylko na 2/5 etatu. Jeden z pracowników może odejść na wcześniejszą emeryturę, także myślę, że jakoś łagodnie z tym też tematem poradzimy, ale tak jak mówię, nie chciałbym nikogo zostawić tak o sobie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, proszę bardzo, pan Gutowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, ja tylko pytanie techniczne, bo tutaj jakby na bieżąco pan starosta nam zdaje relację. Wiemy już o tym, że dyrektor zarządzać będzie placówką PCPR, tak, i dyrektor będzie w Hajnówce, ale czy nawet przy tych 14 osobach jakaś taka osoba z wychowawców, którzy tam dotychczas pracują, będzie wyznaczona jako, nazwijmy to kolokwialnie, łącznik do kontaktu z PCPR-em? I czy, no bo nie wiem, czy każdy wychowawca będzie się z osobna kontaktował z panią kierownik PCPR-u, czy ktoś będzie taki, który tam będzie zdawał jakieś relacje, no i czy już, nie wiem, ktoś może taki jest. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie starosto. Rozwiązania są następujące. Dyrektorem PCPR-u, a więc również domu dziecka, który jest w strukturach już PCPR-u, jest dany szef placówki PCPR-u. Natomiast pracownik, czyli tak zwany zastępca dyrektora, będzie pełnił funkcję właśnie tej pieczy nad domem dziecka, ale również będzie prowadził wszystkie sprawy związane z pieczą zastępczą. Jutro mamy spotkanie z pracownikami, oczywiście z kadrą pracowniczą z domu dziecka, jak również tutaj ze starostwa, z panią skarbnik, z panią mecenas, aby te wszystkie sprawy dograć precyzyjnie i zgodnie z prawem. Zdaję też sobie sprawę, że to troszkę za późno się wszystko dzieje. Już nie chcę, tak jak pan radny Leszek Michalak powiedział, że nie wszystko można zwalić na pandemię, ale również po drodze wydarzył się bardzo przykry wypadek dla pani dyrektor, która w zasadzie wróciła dopiero tydzień temu ze zwolnienia lekarskiego. Tak naprawdę ona o tym domu dziecka najwięcej wiedziała, najwięcej informacji, najwięcej tych dokumentów, ale na szczęście powróciła do pracy i to spotkanie jutrzejsze przyniesie to, co planowaliśmy osiągnąć od samego początku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce? Proszę o przyciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw?
Zagłosowało 15 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 10.9 porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Hajnowskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Hajnowski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są jakieś dodatkowe pytania? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do podpunktu 10.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu hajnowskiego na 2021 rok. Jest pozytywna opinia Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Czy są dodatkowe pytania? Nie widzę, w związku z tym przystąpimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu na 2021 rok? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. Przechodzimy do punktu 10.11. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2020 rok. Mamy pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. Jest autokorekta zarządu. Pani wicestarosta, tak? Bardzo proszę króciutko o przedstawienie autokorekty. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jak co roku, pod koniec roku zawsze są zmiany. Niewykorzystane środki przekazuje się na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze. Tu zostały środki niewykorzystane na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych, kwota 12 265,20 zł. Została ona przeniesiona właśnie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne i kwota 6 356 zł z likwidacji barier architektonicznych. I ta kwota również została przeniesiona na dofinansowanie przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Powiatowy Urząd Pracy nie wykorzystał z rehabilitacji społecznej 80,76 zł. Również te środki zostały przeniesione na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne. Także tutaj w sumie 80 zł został budżet zwiększony, a 18 701 przesunięte między paragrafami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Zagłosowało 16 radnych. Projekt uchwały został przyjęty. I przechodzimy do punktu 10.12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez mieszkańców wsi Krynica i Podborowisko. Pan starosta już uzasadniał, mówił o tym projekcie uchwały. Czy są jeszcze potrzebne dodatkowe wyjaśnienia? Proszę bardzo, pan Bogusław Łabęcki. Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, zabieram głos właściwie po to, żeby zgłosić zdanie odrębne
nie dotyczące samego projektu uchwały, ale uzasadnienia. Kolejny raz mieszkańcy tych samych miejscowości w tej samej sprawie występują do Rady Powiatu tak naprawdę ze skargą na funkcjonowanie. I ja oczywiście uznaję, że jest to petycja uzasadniona zgodnie z zapisem w paragrafie pierwszym projektu uchwały. Natomiast w uzasadnieniu nie zgadzam się z próbą przeniesienia odpowiedzialności za ten stan rzeczy na gminę Narew, bo tak de facto to uzasadnienie wygląda. Mieliśmy od poprzedniej petycji rok czasu, żeby, zresztą taka była też intencja naszej uchwały w roku ubiegłym, żeby najbliższy rok poświęcić na prace, które przyniosą jakiś efekt. Natomiast z tego uzasadnienia dowiaduje się, że dopiero petycja sprowokowała zapytanie wójta gminy Narew, dopiero petycja spowodowała odpowiedź udzieloną wójtowi. I mamy w dwóch akapitach informacje na ten temat, że realizacja zadania będzie możliwa pod warunkiem dofinansowania inwestycji przez gminę Narew. Nie mamy takiej podstawy prawnej, żeby tak odpowiedzieć tym osobom. Utrzymanie drogi jest wyłącznym zadaniem właściciela, w tym konkretnym przypadku powiatu. Natomiast to, czy ktoś zechce partycypować w kosztach przebudowy, budowy, remontu tej drogi, to już jest sprawa zupełnie odrębna. Ustawa o drogach reguluje tę kwestię i tam nie ma mowy o tym, że my możemy w taki sposób zasłaniać się. Po pierwsze, uważam, że nie zrobiliśmy przez rok nic, żeby tę sytuację rozwiązać. Te działania z ostatnich tygodni, po tym jak wpłynęła już petycja, no to jest faktycznie w budżecie trudno odnaleźć jest kwotę, którą można by było do tego na ten cel wykorzystać. Natomiast nie, jak gdyby ustawa o drogach nie daje nam takiego uprawnienia, żeby w tej chwili zasłaniać się przed mieszkańcami tym, że ktoś z nami jakiegoś porozumienia na ten temat nie zawarł. Myślę, że niezadowolenie tych mieszkańców będzie nadal się utrzymywało. Zwracam uwagę, że petycje kierowane do nas z roku na rok mają coraz ostrzejszy charakter i myślę, że on jest uzasadniony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Ostapczuk, Roman Ostapczuk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Na początek chciałbym podziękować radnemu Łabęckiemu, bo rzadko nam się zdarza mieć taki sam pogląd na tą samą sprawę. Faktycznie mieszkańcy są już naprawdę zmęczeni tą sytuacją. Chciałbym powiedzieć, że też nie bardzo zgadzam się z tym, że powinniśmy wystąpić tylko do wójta gminy Narew. Ja poświęciłem trochę czasu, udałem się do na naszych dróg powiatowych do pani Krystyny Miszczuk i ona zrobiła takie wyliczenia, że jeżeli chodzi o te 2,8 kilometra, o które w ostatnim czasie mieszkańcy proszą o zrobienie, bo trzeba przypomnieć, że tutaj pan radny wspominał o odcinku Bernacki Most Krzywiec. Mieszkańcy już widząc, że nie doczekają się tej drogi, po prostu skrócili odcinek do wspomnianych 2,8 kilometra od miejscowości Krzywca do miejscowości Krynica.
I chciałem powiedzieć, że na gminie Narewka jest około 465 metrów tejże drogi, a na gminie Narew około 2 km 335 metrów. Więc jeżeli mówimy o partycypowaniu w kosztach, to powinniśmy chyba obu wójtów zapytać w tej kwestii. Natomiast po raz kolejny rozmawialiśmy dzisiaj również na zarządzie z panem starostą i pan starosta wyszedł z moim zdaniem bardzo dobrą inicjatywą, ażeby w tej sprawie spotkać się z oboma wójtami, jak również zaprosić na to spotkanie sołtysów, żeby no, jak gdyby nie było tak, że gminy zwalają winę na powiat, powiat na gminę, a mieszkańcy jak byli bez drogi, tak dalej bez niej są. Więc jeszcze raz dziękuję dla pana starosty za dobrą inicjatywę. Ja mam nadzieję, że w końcu mieszkańcy doczekają się zrobienia przynajmniej tego krótkiego odcinka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Myślę, że po wystąpieniu panów radnych te petycje się chyba do nas teraz posypią. Szanowni państwo, czy tak naprawdę, panie Bogdanie, czy pan był na tej drodze, przejeżdżał kiedykolwiek? Ona jest w dobrym stanie jako żwirówka. Jeżeli od czasu do czasu coś jest tak, obliguję dzisiaj pana dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, aby tam faktycznie utrzymanie tej drogi pod względem utrzymania tego żwirowego było jak najlepsze. Szanowni państwo, ja rozumiem mieszkańców, ja z tej gminy pochodzę też, że potrzebują dobrej drogi asfaltowej. Jeżeli pan Bogdan po raz kolejny zgłasza wniosek, a dzisiaj też mówiliśmy o tym, że do oświaty dokładamy niemałe pieniądze i tak trzeba, ja to rozumiem, dla zarządu dróg trochę urywamy z tej subwencji, która mogłaby być, proszę wskazać źródło finansowania. Jeżeli panowie wskażecie źródło finansowania, nawet jutro rozpoczynamy przebudowę tej drogi. Natomiast przyjęliśmy jakiś harmonogram modernizacji, przebudowy dróg i tego się trzymajmy. Ta droga jest bardzo ważna. Natomiast to, co powiedział też pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, być może trzeba się wstrzymać nawet z przebudową tej drogi, bo gdy ruszy przebudowa drogi wojewódzkiej, Złodziecki, Juszkowy Gród, ten asfalt, który może być położony, po prostu się rozjedzie, bo tam będzie objazd. I w tym kontekście rozmawiamy. Ja namawiam również sołtysów, w szczególności Krynicy, aby rozpocząć scalenia gruntów na tym obszarze. Wójt gminy Narew z przyjemnością mówi, tak jak zresztą przy scaleniach obecnych obiektów, przejmie drogę powiatową, właśnie tą w jego granicach gminy Narew, do prac poscaleniowych. Czyli musi być ruch obustronny. O tym ja mówiłem przez cały rok i nie zgodzę się, panie Bogdanie, że jak petycja, to ja rozmawiam. Ja z wójtami rozmawiam o drogach pewnie przynajmniej raz w tygodniu. A odnośnie tej drogi i z jednym wójtem, i z drugim wójtem, prosiłem teraz, aby zapisać jakieś środki w budżecie na 2021 rok. I rozumiem pana wójta z gminy Narew, jak nie ma skąd, bo nie wie, czy uchwali w ogóle budżet, żeby jeszcze zapisał jakieś górnolotne pieniądze. Dlatego też dzisiaj to, co powiedział kolega z zarządu radny Roman Ostapczuk, chce zorganizować spotkanie z wójtami, z sołtysami i część naszego zarządu, aby faktycznie przymierzyć się, w którym kierunku pójdziemy.
bo w tej chwili nie widzę możliwości sfinansowania tylko tej drogi z budżetu powiatu hajnowskiego. Jeżeli się mylę, to proszę wskazać, co powinniśmy wykreślić w budżecie tegorocznym, który uchwaliliśmy już na 2021 rok, żeby wpisać taką inwestycję. Tych inwestycji drogowych jest naprawdę, potrzeba ich jest bardzo duża. Cały czas mówimy o bardzo ważnej, o ważnych drogach w samej Hajnówce. Ulica Górna i Wrzosowa. Tak naprawdę ona jest taką objazdówką do wyjazdu w kierunku Kleszczele i Czeremcha. I staramy się z różnych źródeł, aby to sfinansować. Póki co się nie udaje, ale myślę, że z biegiem czasu również i ta droga dostanie uznanie w dofinansowaniu z innych źródeł poza budżetu powiatu hajnowskiego. Ja tylko jeszcze raz powtórzę i zwracam się do pana dyrektora Mikołaja Janowskiego, aby w sposób szczególny przyjrzeć się tej drodze, aby utrzymanie drogi żwirowej było w jak najlepszym stanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Ostapczyk. Roman Ostapczyk. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosta. Ja również namawiam wszystkich wójtów, mieszkańców całego naszego powiatu do przeprowadzenia scaleń, bo jest to ogromny zaszczyt dla nas wszystkich. Natomiast z całym szacunkiem, panie starosto, po ostatniej próbie przejęcia przez gminę Narewkę dróg powiatowych, no robienie jak gdyby nadziei na przejęcie w przyszłości. No tak, ale jeżeli zwraca się pan starosta do mieszkańców Krynicy, to mówimy o gminie Narewka. Więc trochę to brzmi trochę sarkastycznie, jakby to nie zabrzmiało, bo wiemy, jak gmina Narewka współpracuje w tym temacie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan starosta. Chcę przede wszystkim powiedzieć, że pan Roman Ostapczuk to jest takim prekursorem scaleń na terenie gminy Narew. Natomiast te wszystkie przedsięwzięcia rozpoczęły się o dobrych posunięć w Urzędzie Marszałkowskim, wtedy kiedy jeszcze marszałkiem był pan Mikołaj Janowski. Za to dziękujemy. Natomiast, szanowni państwo, scalenia gruntów to jest jedno, prace podscaleniowe to jest drugie. Jeżeli ujmiemy Krynicę do prac scaleniowych razem z podborowiskiem, razem z Krzywcem, ale w pracach podscaleniowych ujmiemy tylko drogę powiatową w granicach gminy Narew. Zostaje tam 400 metrów na terenie gminy Narewka i myślę, że przez to, że tak często dyskutujemy o tej drodze, z własnych środków te 400 metrów zrobimy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie starosto, no, tak ad vocem generalnie zabieram głos. Sugeruje pan, żebym zaproponował przesunięcia w budżecie. Od razu zaznacza pan, że kosztem innych inwestycji. Odpowiadam panu. Ja w takim razie oczekuję od pana, żeby pan mi wskazał, gdzie się podziały pieniądze, które już na tą drogę były przeznaczone w programie rozwoju powiatu hajnowskiego do 2020 roku. Zacznijmy od tego, znajdźmy te pieniądze, gdzie one się podziały, a potem jak już wyjaśnimy tą kwestię, będziemy ewentualnie szukać dalej tych środków. No, przepraszam, ta droga była zapisana. Mieszkańcy tutaj
od paru lat nie mówią o niczym innym jako realizacji zobowiązania, które zostało przez Radę Powiatu Hajnowskiego przyjęte. I tyle. Znaczy, no tak, nie? No więc, no to ja pytam, to gdzie są te pieniądze w takim razie? Natomiast, panie starosto, oczywiście spotkanie w tej chwili z mieszkańcami, z samorządami, przez których teren przebiega ta droga, jest oczywiście konieczne. Tylko że ja chciałbym, żeby, bo już mówiliśmy o tym, to zróbmy to wreszcie. Ja chciałbym od pana takiej jasnej deklaracji, kiedy to spotkanie się odbędzie i kiedy będziemy mogli oczekiwać informacji zwrotnej, jaki jest wynik tego spotkania, tak? No bo to mówię, jeżeli za rok znowu taka petycja się nam trafi, no to ona będzie na pewno jeszcze ostrzejsza w tych swoich słowach. Natomiast tak, żeby oczekując na efekty pana spotkania z mieszkańcami, z samorządowcami, żeby też coś jeszcze konstruktywnego zrobić, chciałbym, panie starosto, żeby na najbliższej sesji, czy inaczej, na posiedzeniach komisji przedstawił nam pan obowiązujący obecnie harmonogram remontu czy utrzymania dróg powiatowych z własnymi uwagami co do ewentualnych przesunięć, propozycje ustawienia takiego hierarchicznego, które drogi uznajemy w tej chwili za najważniejsze, żebyśmy mogli ten temat przedyskutować, ustawić to w taki sposób, żeby później wiedzieć też chociażby ośrodki, na jaką drogę się ubiegać, żeby uniknąć takiej przypadkowości, że gdzieś coś nam pasuje, no to wskakujemy, tak, z tą drogą. Tak? Także proponowałbym właśnie pierwsze posiedzenia komisji w przyszłym roku poświęcić temu harmonogramowi z takimi, mówię, uwagami dotyczącymi tego, co tam jeszcze można zmienić, jakie nowe informacje tam nanieść. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan Janusz Korch. Panie przewodniczący, panie starosto, no ja w tym momencie muszę zająć takie stanowisko, że no co, będziemy pisać petycję. Ja też jestem zainteresowany drogą kleszczelowską w Dobrowodzie, ale nie tędy droga. Bronię stanowiska starosty, jeżeli mieć oświatę, dofinansowania innych grup zawodowych związanych z rehabilitacją, no to zaraz. Następne konspekty, któreś pan starosta poruszał, mieliśmy jakoś tak robić, żeby w danej gminie coś było zrobione, tak? Tak, żeby, panie starosto, też musimy wziąć pod uwagę, w których gminach co zostało zrobione. A nie można bronić nagle jednego wniosku czy jednej petycji. Nie, bo to tak to nie działa, tak nie można. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Gutowski. Proszę bardzo, pan radny Mateusz Gutowski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Znaczy, jak krótko trochę powtórzę za przedmówcą. No generalnie na początku prac w Radzie i później jakby o tym cały czas dyskutowaliśmy, że będzie jakaś kolejność robienia dróg, że w pierwszej kolejności będą robione te drogi, na które jest przede wszystkim dokumentacja, do której wójtowie chcą się dołożyć. No bo oczywiście, że prawdą jest, że za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada starosta, za utrzymanie dróg gminnych odpowiada wójt, a doskonale wszyscy wiemy, jakie zasady współpracy przy remontach były dotychczas stosowane i one są logiczne całkiem, więc no, wiem po Białowieży. Więc no, bo teraz faktycznie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, wprawdzie do Białowieży telewizja hajnowska jeszcze niestety nie dociera, ale może dotrze, że no pewnie się też znajdą jeszcze jakieś zadania i mieszkańcy z każdej gminy zaczną pisać, że powiat powinien zrobić tamto.
I my uznamy, że oni mają rację, tylko że faktycznie wtedy ten powiat finansowo nie wytrzyma. Więc ja rozumiem, żeby się na mnie radny z Narwi nie obraził, bo to nie jest tak, że ja drogi żałuję. Zróbmy ją, tylko no, bardziej się boję, żebyśmy nie doprowadzili do sytuacji takiej, że zostaniemy zasypani po prostu petycjami takimi. I no i wtedy co? Będziemy każdemu mówić, tak zrobimy? No nie zrobimy. No. I faktycznie ta zasada o tym dofinansowaniu przez gminę, no mi się wydawało, że niezależnie kto skąd startował, to uznajemy ją za słuszną, tak? Że to jest takie coś nienaruszalne. Ja od razu mówię, to się radnym gmin nie podoba. Jakby się państwo pojechali na Radę Gminy w Białowieży, no to niestety części trzeba tłumaczyć, że my to musimy, bo inaczej ta droga nie będzie zrobiona. To, że przegłosowali na Pałacową, to przegłosowali wszyscy, no bo głupio by było, żeby nie przegłosowali, ale to nie znaczy, że w kuluarach sobie nie ponarzekali, co po niektórzy, ale my się musimy tej zasady trzymać i tutaj no, to, co mówi pan starosta, akurat mi się wydaje logiczne, no, spotkanie z wójtami, niech się wójtowie też między sobą dogadają, no i tyle, ale też nie jest tak, przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, nie jest tak, że jakiegoś planu my sobie robienia tych dróg nie ustaliliśmy, dużo poświęciliśmy czasu na drogi, bo przecież były indywidualne spotkania z wójtami poszczególnymi. Sam brałem udział w takim spotkaniu jako akurat radny z Białowieży. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Roman Ostapczuk. Panie przewodniczący, panie starosto, Wysoka Rado. Każdy metr, każdy kilometr drogi, obojętnie gdzie by nie powstał, jest bardzo ważny. Ja nie będę się upierał akurat, czy ta droga, panie radny, czy inna jest bardziej zasadna, czy mniej. Tutaj znowuż zgodzę się z panem Łabęckim, że zwodzimy mieszkańców od wielu lat. To po co my podejmujemy uchwały zasadne? Bierzemy to w perspektywie, zaznaczamy, że tak, w tych latach będzie zrobione. Tak, w następnym roku wrócimy do tematu. Tak, to jest bardzo ważne. Piszemy kolejne pisma. To po co my to robimy, moje pytanie? Bo mieszkańcy, tak jak pan radny Łabęcki zauważył, coraz ostrzejsze pisma piszą z tego względu, że są nabijani w butelkę przysłowiową. Po co im obiecać czegoś, czego nie zrobimy? Tutaj papiery świadczą konkretnie o danych, jak gdyby poczynaniach naszych poprzedników, tudzież i naszych. Jeżeli jest jakaś ciągłość, a rozumiem, że jest, no to bądźmy jakoś konsekwentni. Obiecane, zrobione lub wytłumaczone, dlaczego nie. A my brniemy za każdym razem głębiej i głębiej. Tak, 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 zrobimy. Następne uchwały. Ja chcę przypomnieć, że ta Rada już podjęła uchwałę mówiącą o tym, że jest to inwestycja zasadna, że mieszkańcy mają rację. A dla pana chcę przypomnieć, że pan był uczestnikiem poprzednich, był pan radnym i mógł pan wykonać lub nie podejmować takich uchwał, które mówią o tym, że jest to zasadne, że trzeba to zrobić. Ja tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I jeszcze pan, ja jeszcze mam może też jedno zdanie albo pytanie, bo w tej chwili po wystąpieniu pana Ostapczuka jestem jakby przekonany, żeby głosować przeciw. Bo jak zagłosuję za, to znaczy, że obiecuję mieszkańcom, że coś zrobimy, a pan starosta mówi, że na to nie ma pieniędzy. Więc podejmujemy taką uchwałę, że mówimy, że za, wiedząc, że ta droga w najbliższym czasie nie będzie zrobiona. To trochę jesteśmy w niezgodzie, przynajmniej ja, z własnym sumieniem, bo jeżeli podejmuję i wiem, że coś zostanie zrobione, no to jestem tego świadom. Natomiast faktycznie ja też głosowałem za poprzednią uchwałą i z tego, co rozumiem, to nic nie zrobiliśmy. Jeżeli podejmiemy kolejną uchwałę, to dalej nic nie zrobimy. Jeżeli podejmiemy tą uchwałę, to na następnej sesji będziemy mieli 10 petycji, bo każdy wystosuje petycję, bo wszędzie trzeba drogi robić. To taka jest sztuka dla sztuki chyba robimy w tej chwili. Bo jeszcze jedno tylko pytanie i to pan starosta myślę odpowiada, może ktoś inny. Jaki jest skutek prawny? Bo skutku prawnego podjęcia takiej uchwały nie ma chyba żadnego, prawda? To jest jakaś tylko intencjonalna. Bo tu jestem też wpisany
uchwałę, wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Powiatu Chojnowskiego. Tylko że ja rozumiem, że wykonanie uchwały to polega na tym, że ja tę uchwałę przekażę do zarządu. No to ja mam z głowy, no ale chyba nie możemy tak postępować, jeżeli w najbliższym czasie nie ma takich perspektyw, żeby ta droga została zrobiona, a nam zostało raptem 2 czy 3 lata i wiemy, że w tych 2-3 latach nie zrobimy tej drogi, to przepraszam, ale ja się usprawiedliwiam, że ja zagłosuję przeciwko tej petycji, bo to będzie oszukiwanie. Nie chcę nikogo oszukiwać. Proszę bardzo, pan Jan Kor. Jeszcze adwocent panu Ostapczukowi, radnemu, chciałem powiedzieć tak, no trochę się panu dziwię, że pan zapomniał o tej petycji, że ta droga miała być robiona. Pan był w zarządzie, nigdy pan nie wspomniał o tej drodze, że ona leży? Pierwsze słyszę. Nigdy na zarządzie, jak czytam te podsumowania, co było poruszane, nigdy nie było poruszona ta droga. To tylko tyle. Dziękuję bardzo. Ja bym proponował zakończyć, ale to ostatnie zdanie pan starosta będzie miał. Ale proszę bardzo, pan Roman Ostapczuk. Obiecuję, że to już ostatni raz. Do tej pory pisaliśmy pisma do gmin. Gminy sukcesywnie odpisywały nam, podobnie jak i my, że ze względu na brak środków droga ta nie może być, czy dokumentacja nie może być realizowana. Jestem na każdej sesji w gminie Narew. Chyba na 2 nie byłem ze względu na koronawirusa. Na pozostałych jestem. Na ostatniej sesji zapytano mnie o kosztorys na te odcinki, ale z podziałem na gminę Hajnów, i przepraszam, na gminę Narewkę i gminę Narew. Tak jak mówiłem, takie wyliczenia pani zastępca dyrektora Krystyna Miszczuk zrobiła. I myślę, że jeżeli nie w tym rozdaniu, bo tak naprawdę, drodzy państwo, to tak, ani gminy, ani my nie wiemy, które z projektów nam przejdą. Wkłady mają gminy jak gdyby zarezerwowane na dane wnioski. Składają do nas tak naprawdę no, we wrześniu, tak, swoje jakieś, no jakby to powiedzieć, propozycje do przyszłego budżetu, a budżety swoje uchwalają dopiero teraz, nie wiedząc, które z inwestycji przejdą. Nie jest to jakąś ogromną sumą, jeżeli rozmawiamy o 160 tysiącach na zrobienie dokumentacji. I ta dokumentacja nie będzie tak, że będzie tylko ważna jeden rok. W rozbiciu na tak jak powiedziałem, na 2 gminy i powiat, myślę, że moglibyśmy się pochylić głębiej nad tym problemem i to bez jakiegoś dużego uszczerbku dla budżetu powiatu. Natomiast jest to droga bardzo ważna. Tutaj pan starosta powiedział, że może być rozjechana. Tak, ja mówiłem o tym jako pierwszy, że jest takie ryzyko. Natomiast trzeba powiedzieć, że ona łączy 2 gminy, w której są, w zasadzie jest jeden, nie 2 zakłady, ale mieszkańcy z Narewki i okolic jeżdżą do Pronaru w Narwi, jak i w drugą stronę do Narewki. To by bardzo skróciło drogę, którą pokonują jeżdżąc dookoła. Zresztą jeżdżą i na dzień dzisiejszy, tylko że po każdym deszczu to ta droga, no z całym szacunkiem, panie starosto, jak jest sucho, to jest dobrze, ale jak jest mokro, to jest porozbijane niesamowicie. Jest to teren leśny w większości. I prosiłbym, panie przewodniczący, jednak o zagłosowanie za. Bo tak jak mówię, trochę konsekwencji w tym, co było przedtem. Pan też głosował za tym, że są te petycje, no jak gdyby zasadne. To teraz jak gdyby konsekwencji trochę bym prosił w tym kierunku. Panie radny, panie członku zarządu, panu odpowiem. My podjęliśmy jako rada uchwałę, że petycja jest zasadna. Pan jako członek zarządu to nic nie zrobił. I może tutaj są świadkowie z zarządu i powiedzą,
czy nie wracam na zarządach do tej drogi i do tej sytuacji. Ja nie mówię o robieniu, ja mówię o zrobieniu. To są dwie różne rzeczy, robić i zrobić. Dobrze, postaram się to zmienić. I panie starosto, ostatnie zdanie na temat petycji. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, również odniosę się do słów pana Bogdana. Panie Bogdanie, my mamy jakby ustaloną z wójtami kolejność robienia dróg powiatowych na terenie danej gminy. I chcę powiedzieć, że dotychczas udało się zrobić już w Czyżach, w Narwi, w Czeremsze, w Białowieży, w gminie Hajnówka. Przed nami kolejne wyzwania, łącznie z miastem Hajnówka. Trochę mi się przykro zrobiło, że pan powiedział tak, przypadkowo ktoś coś powie i wpisujecie do budżetu. Proszę prześledzić ten załącznik z tamtego roku. Czy był jakikolwiek chociaż jeden przypadek wpisania drogi do modernizacji? W tym roku mamy dokumentację Narewka, Dobrowoda, mamy Puchły, mamy ulicę Górnowrzosową, mamy Targową Poddolną. Czy jest tutaj jakikolwiek przypadek? No chyba nie, tylko racjonalnie naprawdę do tematu podchodzimy. Natomiast chcę w tym miejscu podziękować panu dyrektorowi Mikołajowi Janowskiemu za naprawdę dbanie o drogi powiatowe. I ta droga, o której mówimy, bo to jest petycja z miejscowości Krynicy, gdzie mieszka 8 mieszkańców, a 2 dojeżdża tylko do pracy, pod borowiska, ale jest bardzo ważna z punktu tego gospodarczego. 2 pronary, które łączą Narew i Narewkę. I tutaj nie ma wątpliwości. I pewnie do tego dojdziemy. Natomiast tak jak tutaj pan przewodniczący w sumie słusznie powiedział, jak zagłosować, bo jak będą petycje, my będziemy głosować, że jest zasadna, no to jesteśmy niekonsekwentni wobec samych siebie. Wiemy, że środków nie ma i za rok też nie będzie, ale że petycja jest zasadna. Być może nie traktować to jako petycja, tylko po prostu odpowiedzieć, no w miarę możliwości będziemy coś robić. I tak jak ja proponowałem już w tamtym roku, rozpocząć od dokumentacji. Tylko na tą dokumentację nikogo nie mogłem namówić. Ani jednego wójta, ani drugiego, więc z tego zeszliśmy. Zrobimy podejście kolejnym. Ja mówiłem, małymi kroczkami. Od tej Krynicy do tego Krzywca nie jest aż tak daleko, żeby zrobić dokumentację i tą nakładkę. Ale jeszcze raz powtórzę, ta droga, bo często jeżdżę, może nie samochodem, ale rowerem, jest w dobrym stanie. Faktycznie, po ulewach każda żwirówka trochę zmienia swoje kształty. Ale jeszcze raz powtórzę, panie dyrektorze, bardzo bacznie się trzeba przyglądać tej drodze, aby faktycznie było jak najmniej uwag odnośnie jego stanu, w szczególności w tych okresach, gdzie popada dużo deszczu. Panie przewodniczący, ja nie powinienem prosić, ale myślę, że w tym momencie dobrze jakby 2 słowa powiedział też pan dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. Nie wiem, czy tak mogę w ogóle prosić. Tak. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panowie przewodniczący, panie starosto, panie, panowie radni, mieszkańcy powiatu hajnowskiego. Jeżeli chodzi o stan nasz dróg, to chcę powiedzieć, że mamy około 40 km żwirówek, które wymagają bezwzględnie nalożenia warstwy asfaltu. Także mamy 24 km dróg powiatowych gruntowych, też które wymagają budowy. I szanowni państwo, moim marzeniem, panie starosto, bo mamy 2 miejscowości w powiecie hajnowskim z drogami powiatowymi, które nie mają asfaltu. To jest miejscowość Dobrowoda, gdzie jest bruk i nie ma asfaltu, na ulicy Kleszczelowskiej. Dziękuję
tutaj, że w budżecie została ta droga projekt ujęty i miejscowości Saki, gmina Narew, gdzie jest bruk i chciałoby się w tych dwóch miejscowościach, żeby w każdej miejscowości z miastem Hajnówką, miastem Kleszczele była droga, w każdej miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o drogę Krzywiec Narewka, to dziękując tutaj dla Państwa radnych, dla zarządu, rozpoczęliśmy pewne działania. Z jednej strony to jest odcinek z Narewki do bazy paliw płynnych, gdzie już jesteśmy po przetargu i jest podpisana umowa na projekt. Poszło to taniej niż zakładaliśmy w roku budżetowym 2021. I z mojej strony tutaj trochę podjąłem taką decyzję. Otóż udało się pozyskać przez objazd drogi Nowosady z Chrobustówka, drogi wojewódzkiej, dodatkowe rekompensaty w postaci 4 kilometrów dywanika asfaltowego i żeśmy nie zrobili w tym miejscu, na tym objeździe, tylko przenieśliśmy część tego dywanika do Krzywca. Ale Szanowni Państwo, nie tylko myślimy o pozyskaniach środków. Ja dałem sygnał, daliśmy sygnał tutaj z panem starostą do dróg samorządowych na zasadzie dofinansowania, tak jak droga Bielsk-Hajnówka. Nie wiem, czy to będzie zaakceptowane, czy nie. No raczej będzie to trudno, gdzie jest dofinansowanie prawie w 100%, ale to nie, to jest nie, w mojej ocenie nierealne, ale podjęliśmy takie próby. Także były podjęte próby rozmów, żeby przekwalifikować tą drogę powiatową na wojewódzką ze względu na obiekty przeladunkowe, stacje przeladunkowe w Chryzonowie i połączeniem jakby zrobienie obwodnicy Hajnówki przez Narew do Bielska Podlaskiego, żeby odciążyć Hajnówkę. Takie pomysły są. Ale patrząc, jeżeli Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o tą drogę, to tak jak pan starosta powiedział, że dzisiaj przekażę dobrą informację, która będzie myślę 21 grudnia zatwierdzona, że mówimy o budowie drogi Złodziecki Juszkowy Gród. I Szanowni Państwo, część objazdu ze strony Pronaru, ze strony innych będzie tą drogą. Dodatkowo liczyliśmy, panie starosto i pan razem, że dofinansują, lasy dofinansują tą drogę. No, tamten ten rok jest dla nas no, zerowy w dofinansowaniu przez lasy. Poszukujemy, tutaj zarząd poszukuje środków i jesteśmy monitorowani. Jeżeli chodzi o stan tej drogi, droga jest bardzo dobra, myślę, jest to jedna z najlepszych żwirówek w naszym powiecie na odcinku Narewka do Podborowiska na terenie leśnym. Najgorsza sytuacja jest w okresie suszy na odcinku Podborowisko-Krzywiec, gdzie jest tak zwana tartka, gdzie się nie da rady doprowadzić do użytku ze względu na suszę, na żwir, który jest przesuszony i puszczenie równarki jeszcze pogarsza sytuację na tej drodze. Z naszej strony ta droga jest była odkrzaczana w tamtym roku. W tym roku jeszcze maszyna nie dojechała, ale myślę na wiosnę drugi raz dojedzie. Równana jak byłaby w poprzednich latach, dawano mi informację raz, dwa razy do roku, to tam równarka była już 5 razy w tym roku. Czyli staramy się tą drogę utrzymywać jak w najlepszym stanie. I tutaj każda podpowiedź i każda sugestia jest bardzo ważna, bo każdy kilometr dróg żwirowych, takich no, nieutwardzonych jest, a nie tylko takich dróg jest potrzebne. Także panie starosto, tutaj my dokładamy starań, żeby ta droga była utrzymywana jak w najlepszym stanie. A dlaczego mówię, że na terenie leśnym
jest w bardzo dobrym stanie. Dlatego, że las nie zasłania, i jest wilgoć, i ta żwirówka jest w jakiś sposób wilgotna, nie jest przesuszana i jest utrzymywana w lepszym stanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, a jednak są. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym przekonać jednak pana przewodniczącego, żeby zagłosował za przyjęciem tej uchwały. Dlaczego? Dlatego, że to nam ciągle umyka w tej dyskusji. Panie starosto, to o czym przed chwilą mówił pan dyrektor zarządu dróg, nie znalazło się tutaj w tym uzasadnieniu. Może warto by było przeredagować uzasadnienie, tak? Dlatego ja zwróciłem uwagę, zabierając głos po raz pierwszy w tej sprawie dzisiaj, zwróciłem uwagę tak, że ja jestem za przyjęciem tej uchwały, ale zdanie odrębne zgłaszam do tego uzasadnienia, właściwie do dwóch jego ostatnich akapitów. Natomiast proszę państwa, jeszcze raz chcę podkreślić, petycja tego typu, jej uzasadnienie nie wynika z tego, że mieszkańcy chcą jakąś negatywną emocję w stosunku do nas wyrazić, przelać na pismo. Nie wiem, czy druga taka sytuacja na terenie powiatu też zaistniała, że grupa mieszkańców otrzymała jasną deklarację 29 października 2015 roku, że do roku 2020 tę drogę będą mieli wyremontowaną. My o tym mówimy. Uzasadnienie tej petycji wynika z tego, że nie wykonaliśmy tego, co zostało zadeklarowane w 2015 roku. Więc nie mówmy tutaj, że zaraz się posypią inne deklaracje, tak? No bo mówię, podobnej sytuacji prawdopodobnie na terenie powiatu drugiej takiej nie znajdziemy. I jeszcze raz podkreślę, liczę na to, że niebawem pan starosta przekaże nam spójną informację na temat spotkania, które odbędzie z mieszkańcami, z samorządami lokalnymi na temat przyszłości tej drogi, na której to już pana będzie zadanie, ustali pan formy działania, które przed nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym, proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Jedna osoba nie oddała głosu. Zagłosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosów, 2 radnych było przeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. Bardzo proszę, kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, moje zapytania będą dotyczyły korespondencji, którą wcześniej miałem okazję prowadzić z panem starostą. Pierwsze dotyczy, powiedzmy, że incydentu w Zespole Szkół Zawodowych. Niestety teraz się dowiaduję, że tam kwestia ciągle ostatecznie nierozstrzygnięta. Jest jakaś propozycja wniesienia pozwu do sądu w sprawie zarządzenia wydanego przez panią dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. Ja otrzymałem od pana starosty odpowiedź na moją interpelację.
Panie starosto, ja w związku z tym, że tam ta sytuacja no, jest w jakiś sposób zaogniona, prosiłbym pana, żeby podjąć tam jakieś kroki, by jeszcze na etapie, czy jeszcze na poziomie powiatu do wyjaśnień doprowadzić, żeby nie posiłkować się koniecznie w tej sytuacji postępowaniem sądowym. Natomiast, panie starosto, no chciałbym zwrócić uwagę, że oczywiście ma pan rację, że dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za organizację pracy szkoły, podejmowanie czynności kadrowych wobec nauczycieli oraz jest uprawniony do wydawania zarządzeń. Ale po pierwsze, wydanie zarządzenia bez wskazania podstawy prawnej, no sam pan zwrócił na pewno uwagę na to, że taka sytuacja miała miejsce. Zresztą mam nadzieję, że to po pana interwencji pani dyrektor później ten błąd próbowała naprawić. To w jaki sposób go próbowała naprawić, to już jest jak gdyby inny temat. Ale no, umówmy się, że coś tam próbowała z tym zrobić. Termin wydania zarządzenia. Panie starosto, jeżeli pracownik jest zobowiązany do odbierania korespondencji służbowej w godzinach swojej pracy, to ja oczywiście się z tym zgodzę, ale w momencie, kiedy pracownicy szkoły otrzymują zarządzenie po godzinach pracy w piątek, jest to godzina 18-19, a zarządzenie dotyczy już organizacji pracy od poniedziałku, od godziny 8, czyli od momentu, w którym oni tak naprawdę te swoje obowiązki służbowe podejmują i mają obowiązek tą pocztę służbową odebrać, no to jak oni mają wykonać te zadania? No tutaj jest działanie które trzeba by było wyjaśnić i raz na zawsze zadziałać w taki sposób, żeby ono się już nigdy nie powtórzyło. Pracownik nie ma obowiązku po godzinach pracy tej poczty odbierać. I dodatkowo ja mówię, no, narzucenie takiego rozwiązania z piątku na poniedziałek, tak? Wydaje się zupełnie taką sytuacją absurdalną. I chciałbym zapytać jeszcze, czy przywrócono poprzednią formę organizacji pracy szkoły. Tutaj chodzi o kształcenie praktyczne. Ono wróciło już w tej chwili do tej formy stacjonarnej. Czy pani dyrektor tę poprzednią formę tej pracy przywróciła? Kolejne moje pytanie, panie starosto, dotyczy przesłanej mi odpowiedzi na zapytanie z 15 sesji Rady Powiatu z 29 października. Tam prosiłem o udzielenie informacji na temat samooceny wyników egzaminu maturalnego i egzaminów zawodowych przeprowadzonych w placówkach oświatowych. I taką wyczerpującą odpowiedź otrzymałem z dwóch placówek oświatowych i myślę, że no, wszyscy radni też mogli się zapoznać, więc ocenią. Natomiast dyrektor drugiego liceum, no, że tak powiem, poszedł na skróty. Ja chciałbym, panie starosto, żeby pan jednak zobligował dyrektora drugiego liceum do tego, żeby jednak udzielił odpowiedzi na postawione na 15 sesji Rady Powiatu zapytanie. Tym bardziej, że panie starosto, tak jak się obserwuje wyniki maturalne od roku 2017 w tej szkole, no to tam jednak nieznaczny, ale spadek zdawalności wyrażony w procentach odnotowujemy. Natomiast w tej części matury w sesji głównej i dodatkowej w 2020 roku różnica pomiędzy rokiem 2020 a 2019 to jest około 10%. To tak przy okazji, tak, ale mi tutaj akurat w tej materii chodzi tylko i wyłącznie o to, co szkoła z wynikami matury w tym roku zrobiła, jakie opracowała, jakie będzie wykorzystywała.
Odsyłanie mnie do strony Okręgowej Komisji w Łomży. No, link jest długi, więc dużo treści jak gdyby zajmuje, tak? Wizualnie natomiast, że tak powiem, ja tam sam potrafię trafić. I panie starosto, powiem szczerze, ja sobie nie zdawałem sprawy z tego. Dopiero pana odpowiedź mi to uzmysłowiła. Chodzi o stypendium dla studentów kierunków pielęgniarskich. Mieliśmy w roku ubiegłym akademickim 13 osób, które otrzymywały stypendia w wysokości 600 zł miesięcznie. W tym roku mamy 18 studentów, którzy zgodzili się na umowy stypendialne, w których miesięczna stawka wynosi 500 zł, 100 zł mniej. Pan dyrektor Tomaszuk na ostatniej komisji mówił o tym, że ten deficyt pielęgniarek i położnych w naszym ZOZ-ie jest duży, że jest niepokojący. Tutaj stajemy trochę jako strona w takiej słabej sytuacji. Na początku mówiliśmy o innych kwotach stypendialnych, ale to już jak gdyby odłóżmy to. W roku ubiegłym studenci zgodzili się na 600 zł miesięcznie tego stypendium. W tym roku zaproponowaliśmy im 500. Co będzie w przyszłym? Znowu obniżymy? Raczej tutaj ja oczekiwałem, że będziemy utrzymywali ten poziom. Natomiast pewnym zaskoczeniem była dla mnie ta informacja, którą otrzymałem od pana, że zmniejszamy tę kwotę. Chciałbym, żeby pan się do tego odniósł, tak? Także w perspektywie chociażby przyszłego roku. Czy będzie to taki trend, czy będziemy te sumy ciągle obniżali? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Bardzo proszę, panie starosto, o odpowiedź. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam na zapytania pana radnego Bogdana Labęckiego. Jeżeli chodzi o incydent w Zespole Szkół Zawodowych, tak pan nazwał, chcę tylko tak powiedzieć, że jak zostały przerwane zajęcia w szkole, poprosiłem za pośrednictwem pani naczelnik wszystkich dyrektorów o możliwe oszczędności w okresie pandemii, kiedy nie trwają zajęcia. No, tu przede wszystkim chodzi o pracowników obsługi, którzy mogą pracować przede wszystkim na postojowym. Pan w zasadzie odpowiedział na moje pytanie. Pracą kieruje dyrektor, natomiast moje osobiste odczucie również jest podobne, że to było takie trochę niefortunne posunięcie, jeżeli chodzi o samą decyzję pani dyrektor, bo uważam, ja bym tak zrobił na pewno, bym się spotkał z pracownikami, z nauczycielami i bym powiedział o takiej sytuacji, a nie stawiać troszkę przed faktem dokonanym. Tak naprawdę w różnych powiatach, bo też takie informacje zasięgnąłem, niektórzy mają płacone tak jak w normalnych godzinach pracy w szkole. W niektórych powiatach tylko za etat, bo czasami też ciężko wyobrazić naukę zawodu zdalnie. Pani dyrektor, z tego co mam informację, przywróciła dawną formę pracy.
Jeżeli chodzi o informacje, o które mówił pan radny Łabęcki, faktycznie z listą numer 2 była ta informacja bardzo skąpa. Zresztą o tym rozmawiałem też z panią naczelnik i również zasugerowałem, aby poprosić wszystkich dyrektorów o bardzo szczegółowe informacje, ale w tym okresie, gdzie my faktycznie zajmujemy się oświatą. I być może powinniśmy więcej czasu poświęcić i my jako zarząd, i Komisja Spraw Społecznych, ale może i cała Rada na sprawy związane z oświatą, bo te informacje spływają, czasami też budzące trochę wątpliwości, jeżeli chodzi o treść, a tak byśmy poprosili o bardzo szczegółowe, zbiorcze informacje w zasadzie na każdy temat funkcjonowania szkoły. Stypendia pielęgniarskie. Dla mnie też jest przykro, że musieliśmy obniżyć w tym roku z 600 do 500 zł. Chcę powiedzieć, że tych stypendiów wypłacamy od października do czerwca dużo więcej niż w roku ubiegłym. Chcę również powiedzieć, że jesteśmy jedynym samorządem w województwie podlaskim, gdzie takie stypendia są fundowane. Czy będziemy obniżać za rok? Ja nie wiem, jaka będzie sytuacja finansowa, bo chcę powiedzieć, że przez pandemię niestety podatki z użytkowania wieczystego zostały przeniesione do płacenia do 31 stycznia. Pewnie będą zapłacone, ale do nas trafi już tylko 25% tego podatku. Do końca tego roku to byłoby 50%, tracimy już 25%. Ja nie wiem, co będzie w przyszłym roku, jeżeli chodzi o ściągalność tych podatków, ale również mam świadomość ogromnych perypetii samych przedsiębiorców. Także tu jest jakby powiązanie, z jednej strony zwiększona ilość stypendiów, a z drugiej strony nie była to duża obniżka. Myślę, że nawet jakby co się działo, to już więcej nie obniżymy, a jak będzie możliwość ze strony zarządu zwiększenia przynajmniej do wysokości 600 zł, tak jak to było, na pewno to zrobimy. I tak jak powiedziałem, ja sam ubolewam, że taką decyzję musieliśmy podjąć. Ale jeszcze raz powtórzę, jesteśmy jedynym samorządem. Tak, to ja o tym mówiłem, tylko zwiększyła się ilość przede wszystkim stypendiów, bo płacimy tym, którzy studiowali na pierwszym roku, teraz są na drugim i doszedł rocznik pierwszy. Także były różne pogłoski pod koniec płacenia tamtego jeszcze stypendium z tamtego roku akademickiego, że oto prawdopodobnie już nie będzie stypendium. Nie wiem, kto tam plotki rozsiewał, natomiast ja tym się nie zajmuję, realnie na to patrzę i mam nadzieję, że to stypendium utrzymamy i wydamy pierwszych absolwentów z naszych stypendiów i będziemy chyba z tego wszyscy bardzo dumni. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Korcisz. Ja tak ad vocem do zapytania pana Łabęckiego. Ja wiem, że pan zgłaszał na poprzedniej sesji o wyniki matur, ale zastanawia mnie, czemu to ma służyć? Jeżeli to ma być pełna analiza matur, to rozumiem, pan tak wstaje, mówi tak, w zespole szkół zawodowych tylu zdało, w LO numer 1 zdało tylu, w liceum numer 2 zdało tylu. Wtedy to rozumiem. A pan co, wyłapał, że 10% mniej? No to jest nieuczciwe postępowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Bogusław Łabęcki. Panowie przewodniczący, Wysoka Rado, panie wiceprzewodniczący,
Na poprzedniej sesji zwróciłem się z konkretnym zapytaniem. Jakie kroki poszczególne szkoły podjęły w związku z wynikami matur i egzaminów zawodowych? I chodziło mi o to, żeby poszczególne szkoły przedstawiły swoje działania, które po otrzymaniu tych wyników podjęły. Ja mam wrażenie, że każdy radny otrzymał te odpowiedzi, więc mógł pan się z nimi zapoznać i też zwrócił pan uwagę na lakoniczność odpowiedzi jednego z dyrektorów. Dyrektor odesłał mnie do wyników w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie z jego wolą zrobiłem to. Przyjrzałem się wynikom z ostatnich 4 lat. No i mam jakieś wnioski, tak? Mam prawo do tych wniosków. Natomiast do pana starosty zwróciłem się o to, żeby pan dyrektor ten swój błąd naprawił i przedstawił mi informacje, o które prosiłem na poprzedniej sesji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać? Jest. A, proszę bardzo, pan dyrektor. Panowie przewodniczący, panie starosto, panie panowie radni, szanowni państwo, kończymy rok, grudzień, jest czas podsumowania i nadziei na nowy rok. Rok jest trudny ze względu na wirus. Dotyka nas prawie każdego, każdą rodzinę. Także jest to trudny moment, ale myślę, że króciutko, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, podsumuję. Po pierwsze, chciałem podziękować dla Rady, dla Zarządu za budżet na rok 2021. Chciałoby się, tak pan starosta powiedzieć, żeby oświata dokładała do dróg. No jest trochę inaczej. Natomiast bardzo dziękuję za ten budżet. Ale także chciałem podziękować za budżet 2020 roku. I chciałem poinformować państwa, że założenia wszystkie, które mieliśmy w inwestycjach, czyli tutaj ulica Palacowa, Miedwieżyki, projekt na drogę w Puchlach, przepust morze, zostały zrealizowane i to po niższych kosztach, jak było planowane. Dodatkowo chciałem powiedzieć, że na rok 2020 na wydatki bieżące państwo zaplanowali 2 900 000. Dzięki staraniom Zarządu Dróg Powiatowych, pracowników, udało się ten budżet zwiększyć o kwotę 1 534 363 zł. I to chciałem podziękować dla wójtów, dla osób sprawnie wydających decyzje, także dla pana marszałka Zarządu Województwa o przyznanie środków tego 1 000 000 zł z zewnątrz. A jeżeli wliczając jeszcze dochody, które mieliśmy planowane, dochody 437 000, które były wpisane do tych 2 900 000, to wypracowaliśmy Zarząd Dróg Powiatowych, wypracował dochód 1 971 963 zł. Także ja dziękuję pracownikom, mojej zastępczyni, kierownikom i chciałem także podziękować dla sołtysów radnych, dla wszystkich, dla państwa radnych za zgłaszane interpelacje, za informacje, że coś tam na drodze się dzieje nie tak, co należy poprawić. Wam wszystkim dziękuję. Dziękuję za dobre słowa, ale także dziękuję za krytyczne słowa. Te krytyczne słowa zobowiązują, mobilizują do lepszej pracy, chociaż czasami się tak mam takie odczucie, im więcej robisz, to tym więcej pretensji, ale to tak na marginesie. Jako radny wojewódzki też króciutko chciałem podsumować rok 2020. To jest w naszym powiecie remont drogi powiatowej Bielsk-Narew w Tyniewiczach. 1 km na klatki, 1 000 000 zł. Remont drogi Narewka
Świnoroje i Narewka, chodnik na klatka 1 milion złotych. I tutaj chciałem podziękować dla świętej pamięci dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich Józefa Sulimy za wsparcie, za dobre odnoszenie się do naszych tematów. Stało się, jak stało, jeszcze dzień przed śmiercią pan dyrektor dróg wojewódzkich Józef Sulima razem z marszałkiem Kosickim planowali bardzo dobre inwestycje w naszym powiecie, ale powiem to za chwilkę. Także nastąpił remont torów kolejowych, dokończony z stacjami kolejowymi, z Hajnówki do Czeremchy, z Bielska do Hajnówki, z Czeremchy, z Białegostoku przez Bielsk do Czeremcha. I tutaj chciałem podziękować za wsparcie, bo to rozpoczynaliśmy te remonty torów od wniosku, wspólnego wniosku mnie jako radnego wojewódzkiego, Jarka Gieresimniuka, radnego powiatowego i radnego powiatowego Jurka Wasiluka, obecnego wójta Czeremchy, o remont tych torów. Dobra informacja to, że Zarząd Województwa z marszałkiem Kosińskim na czele podpisał umowę na remont szerokich torów na kwotę prawie 140 milionów. W tym roku zostały przeprowadzone, dokończone badania geologiczne Bielsk-Hajnówka i podpisanie umowy. I tutaj chciałem podziękować za 100% wsparcie w drogach samorządowych i tutaj dla Zarządu Województwa. Podpisanie umowy i rozpoczęcie projektu na ścieżkę rowerową Hajnówka Bielowieża, ułożenie sieci internetowej, tak pisze w skrócie, budowa drogi Zabludów Narewka, no i ten 1 milion od marszałka, gdzie ryzykownie podjąłem decyzję, aby położyć tą nakładkę na drodze z Dubin do Kotówki Trywieży i pozostałą część z Losinki do Kutowej, ryzykując, bojąc się, że nie wyjdzie. No wyszło, bo przy budowie klasie Z i szanowni państwo, tutaj jeżeli chodzi o nasze drogi powiatowe, jeżeli zgłaszamy wniosek do dróg samorządowych, do pana wojewody, to musimy zachować klasę Z, czyli parametry. Tutaj musi być zachowane obciążenie, zachowana szerokość. Natomiast w innym przypadku no, starosta nie podpisze takiego rozliczenia, bo musi być spełniona klasyfikacja tej drogi. I tutaj dla pana marszałka chciałem bardzo podziękować dla radnych wojewódzkich. Wszyscy 29 głosowali za przyznaniem tego miliona. Ja się wstrzymałem od głosu, bo nie mogłem głosować inaczej. Rok 2021 to sesja z 21, były komisje. To dalsze ułożenie chodnika w Narewce. Powiem dlaczego chodnik w Narewce. Otóż na wniosek jednego z mieszkańców, panie starosto, dobra, ochrona danych, nie będę wymieniał nazwiska, ale w przyszłości to będzie droga powiatowa. Także od Świnorej przez Narewkę będzie droga powiatowa, którą będziemy mieli zrobioną. Ułożenie dalej tego chodnika w Narewce, także parking i chodnik w miejscowości na drodze wojewódzkiej Narew Bielsk Podlaski w miejscowości Kleniki, 300 tysięcy, Narew Bielsk Podlaski, nakładka dalej w stronę Dorotynki od Tyniewicz, kwota 2 miliony złotych. Projektuj, buduj, już rozpoczęty, podpisana umowa i rozpoczęta droga Bielsk Podlaski - Hajnówka, około 120 milionów złotych. Rozliczenie i zakończenie projektu na ścieżkę rowerową do Bielowieży, kwota 1 200 tysięcy złotych. 60 milionów złotych zapisane na rozliczenie drogi Nowosady Zabludów, około 1,5 miliona i tutaj bardzo ważna to jest informacja, 1,5 miliona złotych na wykup gruntu na drodze Juszkowy Gród Złodziecki, to chodzi o ZRID, pozwolenie już na budowę,
i także 60 tysięcy na wykup gruntów na drodze Tarnopol-Siemienówka. W Tarnopolu przestalanie geodezyjne zostały prawa własnościowe uregulowane pod, pod projekt, natomiast w Solectwie Siemienówka też na wykup tych gruntów pod ZRID, czyli pozwolenie na budowę. Dodatkowo marszałek zarząd województwa zgłosił wniosek do ministerstwa, nie pamiętam dokładnie programu, na budowę drogi z Wodziecki, Juszkowy Gród, Tarnopol, Siemienówka. Koszt szacunkowy opiera 315 milionów złotych. I szanowni państwo, są pewne dobre do nas informacje, o których nie będę mówił. Bardzo jeszcze w fazie projektów, rozmów tutaj pana starosty, zarządu z marszałkiem. Zobaczymy, jak, co z tego wyniknie. To są trudne, bardzo trudne rozmowy, ale z jednej, z drugiej strony jest wola, tylko jest jeszcze osoba trzecia, podmiot trzeci, który tutaj nie wiadomo, jak się zachowa. I szanowni państwo, za obecny rok dziękuję dla radnych wojewódzkich, zarządu pod kierownictwem marszałka Kosickiego. Natomiast jeszcze chciałem podziękować dla pana wojewody za przyznane środki na nasze drogi powiatowe i liczyć, że tutaj decyzji jeszcze nie mamy decyzji w sprawie drogi w Puchlach, w sprawie drogi w Czeremusze, droga górna, ulica Górna od Wojewódzkiej do torów kolejowych, odcinek i droga Podolna Targowa zostanie zakwalifikowana do dróg samorządowych. I już na zaś dziękuję za pozytywną, jeżeli będzie pozytywną decyzję. I szanowni państwo, chcę powiedzieć jasno. Otóż na 14 projektów, założeń projektów w tematyce zarządu, ja nie mówię tutaj o miękkich projektach innych, składanych przez wójtów, różnego rodzaju projektach, ale jeżeli chodzi o 2021 rok, to na 14 projektów zadań jest 5 zadań z naszego powiatu, z naszego terenu, z naszego powiatu. I chcę powiedzieć jasno, jeżeli te założenia budżetowe, które tutaj są przeszły na komisjach i zostaną przyjęte, zostaną jakby niezmienione i będą postawione na sejmiku w dniu 21 grudnia, to ja jako radny opozycyjny, bo jestem w opozycji, w województwem rządzi koalicja PiS, głosuję za budżetem przedstawionym przez zarząd pod kierownictwem pana marszałka Kosickiego. Nie mogę zrobić inaczej, bo tyle inwestycji, tyle założeń na naszym terenie, to trzeba być samobójcą, żeby protestować i robić inaczej. Tak jak się zrobili radni, nie powiem, której gminy, zrobili na przekór sobie, wyłącznie sobie, a nie komuś innemu, mi, tutaj dla innych osób. Po prostu samobój został strzelony. Także nie mogę podziękować za budżet, ale za te wnioski, które zostały ujęte do budżetu na 21. Serdecznie dla zarządu i marszałka dziękuję. Dziękuję za, że chcieliście państwo mnie wysłuchać. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwaliliśmy dzisiaj budżet, nad którym pracowała pani skarbnik ze swoim zespołem, pracował zarząd powiatu, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pracowaliście wy wszyscy panowie i panie i panowie radni na komisjach, dzisiaj na sesji. Dziękuję za uchwalenie tego budżetu. I mam nadzieję, że realizacja jego
będzie naszą wspólną przyjemnością, a efekty będziemy widzieć za rok, mniej więcej o tej porze. Także bardzo serdecznie dziękuję. Chcę również przekazać taką bardzo krótką informację, ale tak, żebyście Państwo również mieli orientację o tej sprawie. Otóż Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór do projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego. To przede wszystkim było skierowane do samorządów z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz te miasta, które liczą do 20 tysięcy mieszkańców. Takich obszarów na terenie województwa podlaskiego powstało 4. Partnerstwo Ziemia Wysokomazowiecka, Partnerstwo Wiele Gmin Jeden Cel z powiatów, tak nazwijmy, okołolomżyńskich i Partnerstwo Porozumienia Terytorialnego Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny. Również na obszarze województwa południowo-wschodniego powstał taki obszar, który skupia powiaty Hajnowski, Siemiatycki i Bielski oraz dwie gminy z powiatu białostockiego, Gródek i Michałowo. Po weryfikacji wniosków w ministerstwie te 3, o których wcześniej wspomniałem, uzyskały akceptację, a więc również i finansowanie już na pierwszym etapie zrobienia w ogóle prognozy zagrożenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Nasz niestety nie uznał w oczach komisji w ministerstwie do finansowania. Natomiast jadąc do pana marszałka, miałem marszałka Artura Kosickiego, marszałka województwa podlaskiego. Miałem smutną minę, ale jakżeż zrobiło się wesoło i bardzo ciepło, gdy marszałek Artur Kosicki przekazał informację, że zarząd podjął decyzję o współfinansowaniu również tego obszaru ze środków typowo województwa podlaskiego. I tu chcę przekazać najgorętsze podziękowania za to, co wydarzyło się właśnie kilka tygodni temu u pana marszałka w gabinecie, z dobrą wiadomością, że również projekt, pilotaż tego regionu będzie realizowany. O szczegółach myślę, że Państwa poinformuję na następnej sesji. Natomiast już żeśmy się wymienili pismami przewodnimi. Jesteśmy na etapie podpisania umowy partnerskiej. Tak się stało, że pewnie trochę przypadkowo, bo nie wszystkie powiaty były tak dokładnie zorientowane, jak akurat nasz powiat, jeżeli chodzi o ten pilotaż, to muszę podziękować pani naczelnik Walentynie Pietroczuk, która była jakby na bieżąco z tymi informacjami. I tak się stało, że szefem tego pilotażu, jeżeli chodzi o ten region południowo-wschodni, zostałem ja. Natomiast tu kieruję jeszcze raz ogromne podziękowania dla Zarządu Województwa Podlaskiego z panem marszałkiem Kosickim na czele. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Proszę bardzo, pan Mikołaj Janowski. Panowie przewodniczący, panowie radni, drogie zarządzie, szanowni mieszkańcy
powiatu hajnowskiego, w imieniu samorządu województwa podlaskiego, pana marszałka Kosickiego, który prosił o przekazanie pozdrowień, i swoim składam najserdeczniejsze życzenia świąteczne, noworoczne, zdrowia, zdrowia, spokoju i nadziei na lepszą przyszłość, aby nas, szczególnie ta pandemia, nasze rodziny ominęła. Także wszystkiego najlepszego na święta, na nowy rok. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja też ze swojej strony chciałem Państwu życzyć wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, żeby te święta były spokojne. No, trudno mówić, żeby przechodziły w rodzinnej atmosferze, bo różnie z tym pewnie będzie w tym roku. Ale najważniejsze, żeby były spokojne. Natomiast na następny rok życzę wszystkim, abyśmy byli przede wszystkim przy dobrym zdrowiu i obyśmy się spotkali w następnym roku i oby przez kilka miesięcy dojść do normalnych czasów, bez żadnych chorób, bez żadnych zagrożeń, bez masek na twarzy, abyśmy znowu mogli wspólnie, normalnie funkcjonować. Chciałbym też podziękować wszystkim Państwu, panu staroście, zarządowi, pani wicestarosto za współpracę w roku 2020. Chciałbym podziękować wszystkim naczelnikom, paniom tutaj, pani Wioli, wszystkim, którzy pomagali nam w tych trudnych czasach, dlatego że i te sesje wyglądały trochę inaczej, niełatwo było je zorganizować, ale tutaj panie pracownicy starostwa powiatowego stanęli na wysokości zadania. Mam nadzieję, że wszystko funkcjonowało tak, jak trzeba. W imieniu swoim, ale myślę, że w imieniu też wszystkich radnych, pana starosty, składam też serdeczne życzenia spokojnych świąt wszystkim mieszkańcom, nie tylko powiatu hajnowskiego, ale wszystkim, którzy nas oglądają. Tak jak Państwo słyszeliście, staramy się poprawiać sytuację bytową, poprawiać warunki naszego życia na miarę naszych skromnych możliwości. No i będziemy liczyli też, żeby w przyszłym roku doczekać się takich fajnych, sprawiedliwego dzielenia wszystkich środków, które są w naszym państwie, które my wszyscy razem wypracowujemy, bo to są nasze podatki i po prostu nam się te pieniądze, jak wszystkim mieszkańcom Polski, jak wszystkim mieszkańcom powiatów należą. Wszystkiego najlepszego, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 16. sesji Rady Powiatu Hajnowskiego.